Okej. Okay. Zatem obejrzymy sobie Tutka. Polecaliście mi go jako znawcę i eksperta od, od TFT i wielu innych rzeczy. Zresztą chyba od herstona przede wszystkim. Mam nadzieję, że Tutek się nie obrazi, bo to gdzieś tam będę próbował wrzucić na YouTube. Eee. Jeżeli coś, to subskrybujcie Tutek, tak się nazywa kanał, polecam gorąco. Przejrzałem już część rzeczy, więc wiem mniej więcej jak to wygląda. Tak, zmienimy scenę wymaginowany. Dajże się, powie, już mi tutaj. Damy zaraz to na pełny ekran. Spokojna głowa. E, tutaj streamuje na Facebooku. O, to wielka szkoda jest, ale widocznie miał swoje powody, nie będziemy tutaj oceniać w żadnym razie. E, więc. Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony, z Facebooka. Zapraszam na pierwszy odcinek analiz taktycznych z TFT. Będę starał się Wam wytłumaczyć, w jaki sposób grać, żeby wygrywać. Taktyka wygrywa będzie u nas zawsze stosowana. Więc grę zaczynamy od pierwszej karuzeli. Na pierwszej karuzeli. Najważniejsze jest to, żeby wziąć jednostkę za dwa Golda. Czy jak będę go pau pauzował tak od czasu do czasu? No to na razie się zgadzam we wszystkim, więc nie będę pauzował. Czuję, że ten, ten mój. <grywia> I żeby ta jednostka miała jak najlepszy item. Na ten moment, czyli dzień, kiedy wychodzi TFT, najlepszym itemem na start będzie albo spatula, albo miecz, albo klata, albo łeska, albo łuk. On zawsze ma taki głos? Czy to jest, czy to jest, czy to jakiś dzień wyjątkowy był? Ciekawym, ciekawym jestem. Co do, co do itemów też absolutnie się zgadzam. Nie, nie mam nic do, do dodania, taki ma głos. Nie, 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 to głos każdy ma jaki ma, co, co tu dużo gadać. Eee, niech ma, to nie, nie, nie do śmiechu ani nic, mój Boże, to nie, nic, nic z tych rzeczy. To jest pięć itemów, które są bardzo dobre, jeśli weźmiecie go z jednostką za dwa golda. Będzie ok, więc zaczynajmy. Grze udało się znaleźć z Austaus i chocobars, nie było to przewidziane, ale fajnie, że gramy na Tousta, Austaus, disk Austaus, to znam, on. To 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 znam to chyba, robił, nie? a tego drugiego spodule. czy tej drugiej nie znam. Łączą się, to się chyba nazywa Force of Nature, który nam daje dodatkowy slot na jednostki. Jeśli jakieś artefakty nie będę wiedział, jak się nazywają, wybaczcie, nigdy nie grałem w League of Legends. Więc wzięliśmy jednostkę za dwa golda, z najlepszym możliwym itemem. Więc sytuacja win-win. Pierwsze trzy rundy będą to rundy na creepy. Zależy nam na tym tylko i wyłącznie, żeby z tych creepów jak najwięcej temu wyleciało, bo jeśli wystawicie jednostki, to tak naprawdę te creepy zawsze zrobicie. Te creepy nie są żadnym problemem. Ale nie będę was tu uczył podstaw, nie będę was tym zanudzał, tylko będę się starał wam tłuma tłumaczyć mechaniki na wyższy level, tak żeby po prostu wygrywać z osobami mniej zaawansowanymi. Teraz, bardzo ważne. <laughs> czyli ze mną. Ja to zrobiłem sprzedaje no. jednostkę za dwa golda i kupuje cztery jedynki. Zawsze to należy zrobić. Dlaczego? Bo na niskim levelu, czyli teraz mamy level drugi postaci, w następnej turze będziemy mieli level trzeci, potem level czwarty, dopiero po pierwszej rundzie, mamy bardzo niskie szanse na jednostki za dwa golda. Jeśli mamy niskie szanse na jednostki za dwa golda, to mamy niskie szanse, że upgrade'niemy jednostkę za dwa golda, którą wzięliśmy na start. A na... Się z nim tr trudno się nie zgodzić. Nie? Ja, to jest absolutnie racja. Zwłaszcza, że dużo łatwiej jest na tych niskich poziomach. Właściwie same jednostki są za jeden golda, tutaj. Nie? Potem te szanse maleją. Natomiast mi zdarza, się zachować, zdarza mi się zachować jednostkę za dwa golda z, z czystej sympatii do tej jednostki. To znaczy, jak mi się trafi lulu za dwa golda, to wbrew wszelkiemu rozsądkowi ją trzymam, bo, bo ją lubię. A chociaż powinienem sprzedawać. To nie jest moja, moja taktyka. Taktyka nie jest z, taktyką wygrywa. <grywa> moja taktyka jest ta, taktyką przegrywa, ale z sympatią do jednostek. Nie, proszę nie, nie zwracać uwagi na moje taktyki, chociaż one też czasami wygrywają. Nam zależy, żeby mieć jednostki na level 2, czyli potrzebujemy trzy razy tej samej jednostki. Jednostki za 2 golda, trzy razy. Prawie nie ma szans, że dostaniemy do pierwszej rundy. Więc jeśli chcemy być jak najsilniejsi, musimy sprzedać jednostkę za 2 golda i kupić cztery jedynki. Jakie jedynki? Na ten moment najsilniejsze są Wildy, Casadin i Garen. Mamy o, tak szybko zamknął. Wildy. Wildy, oczywiście. Kasadin też oczywiście i Garen. Garen. Garen nie wiedziałem, że jest postrzegany jako taki silny. Ale pewnie jest. Tutaj dwa Wildy do wyboru. Do tego jest Kasadin, więc prawdopodobnie to wezmę i wezmę Wayne. Ej czaty, przestańcie, po prostu zwariuję z tymi notysikami waszymi. Po prostu szaleć można. To jest urocze, nie? Nie mogę się skupić. Wszyscy zapisują na kartce papieru. O Boże, chciałbym to Państwu pokazać jakoś. Żeby to... Cały czas wygląda tak. Jest to żaba z notesikiem. <laughs> Już każde słowo powtarzają. Boże drogi, no okej, okay, okej. Okay. Tutaj wracamy do, do przesłuchania. Gunslingerzy na ten moment polecam unikać, ale jak wiemy, meta będzie się zmieniała, więc to jest poradnik. Nie do końca, co teraz jest najsilniejsze, tylko jak po prostu powinniśmy grać. Lecimy dalej. Szkoda, że ganslingerzy nie, bo ja lubię bardzo gunslingerów. Tak, jak mówiłem, wystawiam dwo, dwa wildy, od razu mam już synergię, ale na kripy nie ma to najmniejszego znaczenia, bo tak jak mówię, jeśli wystawicie jednostkę, jeśli jesteście na tyle dobrze, żeby wystawić jednostkę, to automatycznie na te kripy wygrać. Bardzo fajnie to robi, powiększa te rzeczy, o których mówi. To trochę pracy wymaga, zrobienie takiego filmu. Uważam, że dużo więcej osób powinno go obejrzeć. Tam jest 33 tysiące odsłon, powinno być ich więcej zdecydowanie. Kolejne creepy zrobione. Niestety tym razem i temu nie dostaliśmy. Ale mamy. Aha, słuszna uwaga. To, to, jest, to jest poradnik pewnie z wcześniejszego etapu. To ważne jest. Bo pewnie będzie dużo rzeczy, które nam się przydadzą. To jest 29 czerwca, więc tu się dużo zmieniło, bo, bo, bo był ław. To wczoraj był baw Gunslingerów? Ganslingerów? Jak on wymawia? Ganslingerzy czy Ganslingerzy? Wiele osób zwraca na to uwagę. E, tak czy inaczej, e, pewne rzeczy związane z synergiami i z, z postaciami będą nieaktualne. Bo to się zmienia, natomiast sam styl, na przykład prowadzenia ekonomii, jest bardzo bardzo zasadny i myślę, że on będzie na, na długo nam towarzyszył. Więc siu! Kolejny pik. I to, co mówiłem wcześniej. Wzięliśmy jedynki, skasowaliśmy tamtą dwójkę i teraz, mając te dwie jedynki na ławce, których normalnie byśmy nie wzięli, gdybyśmy nie skasowali tamtej dwójki. Byśmy nie mogli ulepszyć Casadina, co teraz się dzieje, jest to bardzo duży upgrade, i też Wayne wleciała, więc sytuacja win-win: dwie jednostki na drugim poziomie na, pierwszą, na pierwszego przeciwnika to już jest silne rozstawienie. Tutaj mam lekki dylemat, bo i parę Nidal bym chciał, bo to jest jedna z lepszych jednostek obecnie, ale no zawsze upgradenięta jednostka, nawet najgorsza, nawet Fiora, będzie lepsza. Niż jednostka na pierwszym poziomie najsilniejsza, czyli w tym przypadku Garen lub Kassadin w obecnej mecie. Więc jeśli możecie wziąć upgrade, zawsze bierzecie upgrade. Dzisiaj będę, będę stosował do metody, yy, metody jego, czyli właściwie tak, to, to, to jest jasne. Muszę się pozbyć tej sympatii. Ja na przykład mam takie, że od czasu do czasu Rekę bardzo polubię i po prostu ją biorę, chociaż jest za dwa i trzymam ją na tym pasku. Ale to jest złe podejście taktyczne. Tak to jest to się, taktyka miłości, tak żeście pisali. Eee, I tego nie polecam, na naśladowania, chociaż czasami to wygra. Ale to co on tu robi jest absolutnie wzorcowe. Jest, są jedynki na wyższych poziomach, one będą mocne, mimo braku synergii. Jeśli chcecie oczywiście wygrywać. Tak szybciutko teraz się będą rzeczy działy. Kolejna fala mobów, ostatnia na, na ten moment zrobiona. I temy nie za ciekawe. O ile klata jest bardzo dobra, tak muszelka jest chyba najgorszym itemem bazowym. Ja w ogóle Więc myślałem, to, że to jest płaszcz. Tak, <laughs> Całe wyrażdżę. życie myślałem, Ale że to jest płaszcz. Całe życie w błędzie w to w błędzie. jest muszelka, kurde. Dostałem jak najsilniejszy setup. Zazwyczaj w early game dobre jest dwa razy night plus jakiś damage z tyłu. Dobre jest trzy razy nobel, bo synergia nobli w early game bardzo. A, czyli to jest płaszcz. To jest jednak. bardzo jednak <laughs> jeśli macie to <laughs> czy. Warwick. Ja mam dwa ja upgrade, nie zostawiam żadnej synergii, bo nie mam tak naprawdę jakiej synergii dostawić. Ale, ale możliwe może. że same upgrade wystarczą mi, żeby pokonać przeciwnika. Przeciwnik nie ma żadnego upgrade'u, ale ma bardzo dobry item na Nidale. On nie powiedział chyba tego, może, może powiem. Mordekaiser prawdopodobnie nie zostanie mu tutaj na, na mapie, więc sobie tam dał pancerz. Dzięki temu jest silniejszy. On chyba ma też taką. Znaczy buduje ten team pod wygrywanie od samego początku. Co, co ma dużo. Co jakby, nie, nie wiem, nie chcę się wymądrzać absolutnie, bo, bo się nie umywam nawet ze swoją wiedzą do tego, co on mówi, ale jest dużo łatwiej, kiedy się na początku wygrywa. Jak się przegrywa na początku, to można wejść na karuzele wcześniej, ale potem ciężko się odbić i trzeba wiedzieć jak, a to ja sam nie wiem za bardzo często, więc. Bo magiinso, które się bardzo fajnie stakuje z dalej, ale wydaje mi się, że moje upgrade'y po prostu wygrają. I dlatego tak ważne jest, żeby w early game'ie brać wszystkie jedynki i liczyć na to, że będzie upgrade. Bo zobaczcie, że tu nie mam żadnej synergii, ale wygrywam po prostu tym, że te jednostki mam upgrade'nięte. Jest upgrade dalej, mam start z trzema upgrade'ami. Nic, tylko się cieszyć. Tutaj zastanawiam się nad tym, czy wejść w level. Dlaczego? Dlatego, że obecnie nie mam żadnego front I jeśli wejdę w level... Mogę dostawić Warwicka, który da mi też synergię. Zazwyczaj unikamy wejścia w level od razu po pierwszej rundzie. Dlaczego? Bo to kosztuje nas 4 golda i to zmniejsza nam szansę na to, że dostaniemy, Dlatego, że z każdym levelem szansa na jedynki w rolu jest mniejsza. Więc zazwyczaj tego unikam, ale w tym przypadku jestem bardzo silny, mam 3 upgrade'y, ale nie mam kogo ustawić z przodu i to może być ryzykowne, że po prostu przegram, a jeśli wygrałem pierwszą rundę dla mnie najlepiej będzie wygrywać. Niekiedy dobrą opcją jest przegrywać na start, żeby na pierwszej karuzeli od razu móc wybrać item. Na drugiej tak samo, ale jeśli chodzi o taktykę przegrywa, nie polecam nowicjuszom, dlatego że w taktyce przegrywa ważna jest ekonomia, odpowiednie itemy, o których trzeba mieć już jakieś informacje, żeby sensownie złożyć build, i w jednej turze często musicie z przegrywa wejść w wygrywa, co wymaga od was doświadczenia w grze. Więc na początek polecam wam, żebyście byli po prostu jak najsilniejsi w early game'ie. Im mniej przegracie, tym będziecie mieli więcej HP. Im będziecie mieli więcej HP, tym dla was lepiej, mimo że na karuzeli sobie poczekacie, aż inni wybiorą i itemy za was. Więc ogółem nie polecam od razu wchodzić w level, chyba że wygraliście pierwszą rundę i ten level da wam bardzo dużo, tak jak mi, bo mi ten level dał i frontline, w postaci Warwicka i synergię Wildów. Eee, parę rzeczy, bo wszystko, wszystko, co on mówi, jak najbardziej się zgadzam. Eee, jeżeli chodzi o ten, ja nawet nie wiedziałem, że są WinStriki i Lustriki. Nie wiedziałem tego do wczoraj. Wczoraj, jak sobie po, po, po sprawdzałem na serwerze testowym, to jest po prostu z boku ikona, która informuje o tym, czy masz WinStrik, czy masz, czy masz Lustrik. I, no I tam, tam jest tam ileś, ileś golda, potem na ikonie po prostu można ocenić, już teraz nie pamiętam chyba jeden golda jest za 3, potem za 5 jest 2 i za więcej jest plus 3 golda, więc to dodatkowy jest plus, nie? Że, że, że wygrywasz i oszczędzasz HP. I przy okazji dostajesz złoto za, te, za, za to wygrywanie, więc dużo łatwiej zbudować tą ekonomię. Ale to, może, może to powiedział, może ja powtarzam by, oczywiste rzeczy. I teraz, jeśli wygramy tę rundę, dostaniemy plus 1 golda, więc potencjalnie dokupimy kasadina. Dlatego, że już kasadina upgrade'nęliśmy, a ani gunslingerów, ani asasynów zbytnio nie chcemy. Jest za szybko, żeby powiedzieć, w co będziemy szli w tej grze, ale. Idziemy w jak najsilniejsze jednostki. I Kaziks i Graves nie pasują nam do tego, co mamy obecnie, ani nie są jakoś specjalnie silnymi jednostkami. Skasowałem Fiore, wziąłem Kaziksa, dlatego że po prostu jest to lepsza jednostka i może będę grał trzy wojdy razem z Kassadinem i jakimś trzecim wojdem I teraz ważna sprawa. Większość osób, jeśli jakaś jednostka mu się nie podoba, to jej nie bierze na ławkę, mimo że ma na to gold. Jeśli mam na przykład 6 golda, nie zarabiam z interesu. Co to jest interes? Za 10 golda dostajecie plus 1, za 20 plus 2 na koniec rundy, za 30, plus 3, za 40, plus 4, za 50, plus 5. 50 to jest cap. Jeśli. To jest, to jest taki. Nie wiem, czy to można powiedzieć. To jest soft cup. To znaczy, że możecie mieć więcej niż 50 golda, bo to tak to zabrzmiało, jakby nie można było. On, on wie na pewno, że wszystko było jasne, nie? Eee, możecie mieć więcej niż 50 golda, tylko że nie będziecie mieć więcej in interestu, nie? tak jak tak są te, eee, te Po lewej stronie i po prawej stronie takie miejsca na, na te skarbonki wasze Więc można mieć oczywiście Ale więcej niż interestu niż 5 nie dostaniecie Może ktoś nie będzie wiedział o tym Podrzucam Macie 6 golda Nie dostaniecie nic z interestu, więc wtedy te 6 golda możecie spożytkować Więc nawet jeśli jakaś jednostka wam się nie podoba, na przykład Fiora, bo jest nieładna i jest bardzo słaba, i tak ładna to ona jest kupić, akurat. Dlatego, że możliwe, że w następnym rolu pojawią się dwie fiory i będzie to dalej upgrade dla tego, co macie obecnie na borcie. Na przykład, fiora by była u mnie lepsza niż Warwick, tak? Więc ja zawsze kupuję jednostki do dziesiątek, po to, żeby potencjalnie w następnym rolu, jeśli je dostanę, to wygram. Jeśli w sensie będę silniejszy, jeśli ich nie dostanę, to je ja po prostu skasuję. Nic one mnie w tym momencie nie kosztują więc, jeśli nie mogę wejść na 10 Golda, czy na 20, czy na 30, to po prostu kupuję jednostki. Nawet jeśli one na ten moment mi kompletnie nie pasują, nie podobają mi się, czy nie pasują do naszego buildu, w który idziemy. Na Mordekaiserze mam item, ale nie ma on najmniejszego teraz znaczenia. A nie chcę go jeszcze kasować, bo mamy na przykład Wayne. Z Vein możemy pójść w Rangerów. Jeśli będziemy szli w Rangerów, będziemy grali taką jednostkę jak Kindred. Jeśli będziemy grali Kindred, to chcemy grać Mordecai żeby żeby mieć synergię fantomów. To będzie chyba Trochę się pierwsza, pogubiłem przez chwilę. przegramy. Bardzo dużo zrobił item na nidale jej, bo to jest tercer, który ją wyleczył, i ciężko było ją zabić. Więc przegraliśmy nasz Win Streak tuż przed Karuzelą. Nie jest to dla nas korzystne, bo z Win i z Lustriku też zarabia się gold, ale no to w tej grze. Nie jest to łatwe, tak? Nie jest to łatwe, żeby utrzymać win streak, bo wymaga to ciebie rolowania. Wtedy też tracisz interest z dziesiątek, o których przed chwilą mówiłem. streak jest łatwiejszy, ale nie polecam nowicjuszom. Jesteśmy na trzecim miejscu. Znaczy, nie wiem, yy, raczej chyba o tym mówił, bo, bo ktoś, ktoś może nie rejestrować tego faktu, że ten. ten yy, ja, ja nie rejestrowałem go przez, Znaczy nie wiedziałem, jak to działa, że. Yy, jakby nie, nie, nie liczy się, ten, nie liczy się ten, ten dodatkowy gold w momencie zakończenia walki. Znaczy w momencie rozpoczęcia, tylko na momencie zakończenia. Nie? Czyli jeżeli na końcu macie 10 golda, to potem dostajecie plus 1. Nie musicie na początku walki mieć plus. równo 10 golda, to nie ma znaczenia, ale, ale to może on powiedział, kurde, mi się wydaje, że nie. Wy rejestrujecie wszystko i zapisujecie to. <laughs> ok. więc w karuzeli będziemy się bawić jako trzeci, bo po dwie osoby są wpuszczane przed karuzelą zawsze należy sprawdzić jaki mamy item i dobieramy w karuzeli nie jednostkę tylko item chyba że ta jednostka to będzie upgrade na przykład jednostki za 4 golda ale jeśli to jest jednostka poniżej 4 golda nigdy nie patrzymy na to, że to jest jednostka która nam pasuje tylko bierzemy item bo itemy są na tym etapie dużo ważniejszy. Ogółem i temy w tej grze mają bardzo duży impact. Wziąłem zbroję, nie miałem lepszego wyboru. Zbroja daje nam tormel, który został zbufowany w tym dniu, w którym ja to nagrywam. I przyda nam się po prostu na jakiegoś tanka. Potem zawsze 35 damage'u reflektuje na przeciwników, więc fajna sprawa. E, to też nie jestem do końca. Jest 35 damage'u czy 35 Chyba 35%, nie Nie, nie pamiętam dokładnie maila opis. E... Jak, jak to dokładnie wygląda, ale chyba 35%, nie? Procent, procent. To, to trochę zmienia postać rzeczy, ale on to też pewnie wiedział, tylko po prostu nie, nie zapomniał powiedzieć w sensie przejęzyczył się. Sprzedałem jednostkę, żeby mieć 10 golda. 10 golda zapewnia nam plus 1 interestu po skończonej rundzie. Teraz zastanawiacie się. Sprzedałem, a teraz kupiłem, tak? I mam 9 golda, ale jeśli wygram rundę. Od razu dostaję plus 1 golda i ten gold już się będzie liczył do Interestu. Czyli jeśli wygram, będę miał 10 golda, dostanę plus 1. Jeśli przegram, sprzedam po prostu jakąś jednostkę z mojej ławki. I ta ekonomia to wejście w interes jest bardzo ważne, bo wiele osób uważa, że to jest tylko jeden Gold. Gold nic nie znaczy, ale ten jeden Gold potem zamieni się w plus 2 w plus 3, dlatego że często na przykład jeśli teraz dostanę ten plus 1. To zamiast po wygranej rundzie do, dostać plus 5 za rundę, bo zawsze się dostaje plus 5, plus 1 za wygraną, plus 1 za interes, dostanę jeden gold mniej. Jeśli jeden gold mniej, to potem jeszcze będę musiał coś sprzedać. I widzicie, sprzedałem Wayne tylko po to, żeby mieć 10 golda. Mhm. I chyba na tym etapie, skoro sprzedałem Wayne, uznałem, że będę szedł w Wild. Dlatego ją sprzedałem, bo nie pasuje do mojego buildu. I tak też się stało. Mam Nidale, mam kasadina, który pasuje do Wildów, bo z Aurelionem potem będzie robił Sorcerer'a, ale to... No to jest ważne. Nie, nie, nie wydaje mi się, żeby w każdej grze było tak samo, bo tam jest bardzo dużo zmiennych, nie? Ale to chyba już jest taki etap, ten, ten, ten czwarty poziom, tuż przed walką ze Skalniakami, żeby już postanowić, w jaki, jaki się idzie kierunek, nie? Że potem już może być trochę, być może za późno, ale wie... Dlatego sprzedał tą, tą wejnę. Ja wejnę nie lubię, w ogóle tak z, z, z innych powodów. Zwróciłem też uwagę, że kupił Arię, bardzo często ją pomijam, bo, bo jej nie lubię. To znaczy, w tym sensie ją bardzo lubię, tylko mi się wydaje delikatna. A to jest chyba zły sposób tak jak bardzo lubię Lulu bez specjalnego powodu. W ogóle dużo myślałem o tym, o tym składaniu. Za każdym razem, jak jestem poza domem i nie mam co robić, to sobie tam rozmyślam. Często udało mi się składać jordle, ale jordle nie mają tieru pierwszego, i chyba generalnie to jest dosyć trudny do złożenia komp. Natomiast te, które te, te kompozycje, które mają opierają się bardzo mocno jednostki tieru jednego, dużo łatwiej je złożyć i dużo szybciej można podjąć decyzję. A Tristana jest T1. Dobrze, przepraszam, zapomniałem. Tristana jest T1. No ale Wildly są na przykład 2T1, nie? Voidy są 2T1. Więc. Tak, wydaje mi się tak, że tak czy siak i są trudniejsze do złożenia, ale może się mylę, Holrawie. To sami zobaczycie. Mam na ławce Ari, która jest trzecim Wildem i bardzo pasuje do naszego kompu, więc uznałem, że nie warto tracić Golda na Wayne, która w tym momencie nie jest tak silna, żeby nas kierować, i też nie mamy na nią w ogóle. Temu. Bo... Też e, jakby on wskazuje na Rengara, ja bym pewnie kupił Rengara tutaj i to byłby błąd. Dużo bardziej opłaca się zachować 20 Golda i teraz będę o tym pamiętał, bo Rengar jest Wildem, więc jest takim jakby naturalnym wyborem, ale e, potem się zastanowiłem, skoro już jest Ari dobrana, to potem Gnar do tej kompozycji Gnar będzie dużo bardziej pasował, bo jest. E, Shapeshifterem. Myślałbym o Rengarze, żeby, żeby Ari zastąpić, ale Ari też jest sorcerem. Sorcer się kombi z Kazikiem, z, z więc to daje możliwość potem komponowania jeszcze takich bardziej złożonych synergii. Warto o tym pamiętać, Re Rengar nie zawsze jest sensowny. A ja tak zawsze robiłem, że wywalałem Ari, dawałem Rengara, dokupowałem Gnara. To jest mój taki typowy tym, Team Wildów, ale wydaje mi się, że ten tutka jest dużo sensowniejszy. Zwłaszcza jeżeli się ma kasadina na Vayne, chcecie mieć dwa łuki złożone w Rapid Fire, chcecie mieć Jinso i tak dalej, my nie mamy nic z tych rzeczy, więc zdecydowałem się, że będę szedł w wildy na tym etapie. A no właśnie, to jest to, to o czym ja parę razy mówiłem, ja nie, nie przepadam za Vayne, ale to już nie, nie są sympatie takie nie, nie mające związku z rzeczywistością, w sensie takim to, to nie są moje fantazje, nie? Wein nie jest dobrą postacią, jeżeli nie ma dobrych przedmiotów na, na niej. Jak ma dobre przedmioty, to potrafi wymiatać, ale bez nich to taka jest bardzo średnia, powiedziałbym. Zazwyczaj już decyzję można jakąś podjąć. I nie chcę, nie chcę tracić golda na Wein. wszedłem na 20 golda. Zazwyczaj przed turą golemów takie 20 golda to jest coś, co powinniście mieć. Jak macie 30, bajka. Jak macie 10, trzeba troszkę popracować. Jak macie 0, to trzeba się zastanowić nad swoim życiem, prawda? Hej, mam czas do zero. czas, nie <noise> no przemyślę swój, okej, okay. okej okay, tu tak, <noise> niech Ci będzie. Chyba, że wygrywacie ciągle, to wtedy możecie zrolować do zera, żeby utrzymać win streak, bo z win będziecie zarabiać. Bo z win streiku chyba, że tak, trzech wygranych już <noise> chyba jest, plus 1 golda, po pięciu plus 2, po siedmiu plus 3, ale tu się mogę mylić, więc to by trzeba było sprawdzić. W każdym razie winstrick jest ciężki w tej grze. Mamy 27 golda. Żeby wejść na 30 golda, bym musiał sprzedać nie tylko Mordekajzery, ale i Ari. Naturalnie weszliśmy w piąty level, dlatego że wcześniej daliśmy plus 4. W sensie wcześniej już wydaliśmy 4 golda na level. Zazwyczaj na tym poziomie powinniście mieć czwarty level. Jeśli jesteście słabi, możecie tu wejść w level, jeśli on was nie kosztuje. W sensie, jeśli macie na przykład 26 golda. To ten level was nic nie kosztuje, bo i tak dostaniecie dwa z Interestu. Jesteś, jeśli jesteście na tyle słabi, że czujecie, że nie zrobicie golemów, czyli creepów, które teraz są, które nie są takie łatwe wcale, to powinniście w ten level wejść. No ja tu nie musiałem, bo wcześniej już te 4 golda wydałem Wstawiam ordę na nim jest. To jest. Yy, to... Na co no zwróciłem uwagę, że to, to oczywiście ma sens i pewnie każdy to wie, że jeżeli nie jesteś w stanie wbić kolejnego interesu, czyli nie, nie jesteś w stanie wejść na 30, bo by Cię to za dużo kosztowało, musiałbyś sprzedać jednostki, które Cię interesują, no to warto nakupić no, jednostek tak do, do 20 golda, nie? Żeby, żeby wszystko to pracowało cały czas. Widzę, że kupił Ręgara, ale nie, nie, nie wspomniał o tym. Zobaczymy, co będzie dalej z tym rengarem robił. Jest item zbytnio lepsze jednostki tak naprawdę wstawić. Nie mogę. Warwick by był lepszy, ale Warwick nie miał item. A nie powiedział tego tutaj, co powiedziałem? No nie, to są moje takie dodatkowe rzeczy, nad którymi się zastanawiam, nie? One nie muszą mieć dużo sensu, więc nie, nie chodzi o to, że ja powtarzam słowo w słowo to co, to, co on powiedział, bo rozumiem, że posługujemy się językiem polskim, ja i wy, nie? Więc słyszycie to, co on mówi. Dopowiadam rzeczy, których ja na przykład nie zrozumiem, Licząc na to, że czat mi wyjaśni, albo może takie rzeczy, które, które on, on wie, a nie powiedział. Na 30 golda nie miałem, jak wejść, więc. Do 20 znowu kupiłem jednostki. Na przykład kupiłem Diskrunga, którego raczej nie będę grał. Ale jeśli teraz się pojawią dwa, no to kto wie, prawda? Tak, z problemu się uda pięć jednostek, z czego trzy upgrade, -nięte. nie będzie problemu. Zazwyczaj dwie jednostki upgrade -nięte już powinny wystarczyć na golemy. Jeśli ustawicie jednostki z prawej strony, dlaczego się ustawia jednostki z prawej strony na golemy? Dlatego, że golem jak zginie, leczy na full pozostałe dwa golemy lub pozostały jeden, jak zostanie jeden. Więc wy chcecie, żeby wszystkie wasze jednostki targetowały jeden, jednego golema, a nie każdy innego, bo wtedy macie przypał. Poleciały itemy i poleciał bardzo dobry item, bo Łuk plus Rot robi nam ginsok, które jest bardzo dobre w tym Fajnie to pokazuje. Bardzo Cię... dobre na Nidale i bardzo dobre na Kassadin. Fajnie, że mu się chce. jest decyzja, na co to zagrać. Gdyby Nidale było więcej, Zagrałbym to na niedale, ale w momencie kiedy mam już 7 kasadinów I jest bardzo duża szansa na kasadina level 3, gdzie jednostki za 1 golda na trzecim poziomie są bardzo silne w tej grze. I sami widzicie, że teraz podejmuję decyzję i się zastanawiam nad tym. Jeśli kasadinów mam prawie na 3 level, to wolę jego bufować. Dlaczego Ginso na kasadinie jest dobra? Dlatego, że im szybciej on atakuje. Tym więcej many zje przeciwnikowi, bo jego atak zjada manę przeciwnikowi i zamienia na siebie w tarczę. Więc więcej tarczy też sobie da. Więc ciężej go zabić i tak dalej, i tak dalej. Więc i temy. Tutaj kto... ma absolutnie rację. Nie? Ja też bardzo lubię Ginsa na Kasadinie. Tylko tam jest jedna taka rzecz, ja też się nad tym długo zastanawiałem. Eee, Kasadin zjada manę, i przerabia to na swoją tarczę ale nie zawsze działa to w ten sposób. Znaczy, to jest tak, że on autoatak przerabia na tarczę. Jeżeli atakujecie przeciwnika, który nie ma many, jak na przykład Wayne, to i tak sobie budujecie tarczę. Więc, więc to jest tak, niezależnie od tego, czy... Uważam, że to jest chyba błąd. To znaczy, że to nie powinno tak działać. Jeżeli Kasadin atakuje przeciwnika, który nie ma many, to nie powinien sobie budować tarczy. Bo tak, zdaje się, z jego opisu wynika, że, że zjada manę i na bazie tej many buduje tarczę. Natomiast atakując przeciwnika bez many nadal sobie tą tarczę buduje. Więc yy, to, które dają mu atak speed, są bardzo dobre na nim. A jest on prawie na trzecim levelu, więc w końcu podjąłem taką decyzję. sprzedaję do 30 golda, 30 golda, nam kolejny jeden gold na koniec rundy z interestu. I ten gold tak sobie powoli, powoli rośnie. Ekonomię budujemy. I albo to zaraz o tym powiem, tutaj skończmy, może walkę, powiem jedną ważną rzecz. Ok, wygraliśmy. Walczyliśmy na Toast'a Zawsze cieszy wygrana, prawda? W obecnej mecie, jedynki na trzeci level bardzo mają bardzo duży wpływ na rozgrywkę. Więc powinniście do szóstego levelu zrolować te jedynki na trzeci level, których będziecie potrzebować w ostatecznym setupie. Czyli w przypadku wildów, najlepiej by było na trzeci level dać Nidale, Warwicka. Jeśli planujecie grać z Aurelionem, a to jest bardzo dobry setup połączenie wildów z shapeshifterami i z sorcererami, powinniście też kasadina upgrade na trzeci level. Dlaczego mówię, że do szóstego levelu? Na piątym levelu macie 40% szans na to. Że w tym okienku pojawi się, w każdym z okienków jest 60% szans na to, że będzie jednostka za 1 golda. Na szóstym levelu macie na to 29% szans, czyli o 11% w każdym okienku zmniejsza się szansa na to, że pojawi się jednostka za 1 golda. Czyli na szóstym levelu rolowanie będzie miało dużo mniejsze szanse na to, że pojawi wam się Kasadin, w moim przypadku Nidale i Warwick. Więc do tego szóstego levelu. Powinniście te jedynki zrolować. I póki meta jest taka, że jedynki za 3 golda są silne, należy to zrobić. Dlaczego jeszcze tego nie robię? Dlatego, że nie mam ani win streaku, ani streaku, mam sporo HP, więc mogę sobie pozwolić na budowanie ekonomii i zacząć rolować dopiero jak będę miał 50 golda. Bo teraz dostaję 4 z interestu, 5 zawsze dostaje się naturalnie, więc po skończonej rundzie. Jeśli nawet nie wygram, będę miał 49 golda. Jeśli wygram, będę miał 50. Czyli to jest cap, do którego dążycie, budując ekonomię. Wiadomo, nie w każdej grze będzie tak samo. W niektórych grach jesteście za słabi, dostajecie, tracicie dużo HP. Powinniście zareagować szybciej. W niektórych... e, tak, zobaczyłem. Szuparek mi. Su su suchoparek mi wyjaśnił, że że w Kasadini nie jest napisane, że, że buduje tarczę i wysysa manę, tylko jest napisane, że buduje tarczę, wysysa manę, tak? Że to nie jest powiązane. Dobra, to ja wyciągnąłem złe wnioski. Nie, niezależnie od wszystkiego, ta informacja jest jak najbardziej sensowna, jeżeli Kasadin atakuje postać, która nie ma many, to nadal buduje tarczę, gdyby ktoś uważał, że jest inaczej. To nie jest. Który grach chcecie utrzymać winstreak? Powinni się zareagować szybciej, żeby ten winstreak utrzymać. Wszystko w tej grze jest zmienne. Nie można każdej gry zagrać tak samo. Więc ja tu mówię tylko ogólne zasady, którymi należy się kierować. Ale nie zawsze będą one skuteczne w danej grze. Trafiliśmy Morde Mordekizer w naszym setupie nic nie będzie robił, ale póki nie mamy jakiegoś super frontlineu, to możemy go grać. Bo Kasadin owszem, można grać go na frontlineie, zazwyczaj się go gra na frontlinie. Ale my, ja osobiście lubię go grać. Troszkę, że tak powiem, z tyłu jako drugi target, dlatego, że on jeśli nie będzie bity, będzie zbierał manę przeciwnikowi i to będzie kierowało waszą rozgrywkę. Ciekaw jestem, co, co on myśli o takich, e, takich pomysłach, jak zakładanie Rapid Fire'a na, na kasadinie, gdzie dzięki temu kasadin jest cały czas w drugiej linii i może dosyć bezpiecznie tą manę kraść. O, tak, takich, takich, takich szczegółowych taktyk bym się chętnie dowiedział, czy, czy to ma sens, czy to nie ma. Ja często, często to robię, zresztą. Zda, was zdają się bawić tego typu zagrywki, więc e, ku, ku, ku radości tłumów, że tak powiem. Ale, ale jestem ciekaw, jak to, jak to działa gdzieś tam na takich wyższych poziomach. Mamy 48 golda. W jaki sposób ja tu chcę wejść na 50? Jak wygramy, mogę sprzedać Garena, bo Garen jest... Nie mamy go w ogóle. Garen jest bardzo silną jednostką. Ale mamy tylko jeden, do levelu drugiego nam... No dobra, widzę, że są dodatkowe informacje na temat Kasadina, bo ja gram w angielskiej wersji. Nie? W angielskiej wersji jest napisane tak Steal mana from enemies, converting it into a shield. Czyli w angielskiej wersji jest, e, jest ten błąd, że, że kradnie manę i zamienia ją na tarczę. Natomiast w polskiej wersji jest kradnie manę i buduje tarczę, jakoś tak. Nie? Ale nie, 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 więc tak czy siak opis w wersji angielskiej jest zrobiony źle. Ale wracamy do, do sedna. Buduję sobie tarczę, nieważne czy przycisk manę, czy nie. Bardzo daleko. Więc jeśli wygram, sprzedam tu garena, będzie 50 golda, czyli cap, o którym mówiłem. Jeśli przegram, to można by tu się zastanowić, żeby sprzedać Ari. Ari jest potrzebna w naszym bildzie, więc raczej ją zostawię, ale niekiedy można to zrobić, bo wiadomo, jeszcze ta Ari się w końcu pojawi a ten gold już go nie odzyskamy, ale zdecydowałem się, że ją zostawia, zostawiam, kupuję wtedy Brauma, może go będę grał, może nie, ale nic mnie nie kosztuje, bo nie schodzi poniżej dziesiątki, czyli poniżej 40 w tym przypadku. jest bardzo, bardzo ryzykowny setup na tym poziomie, to bo, bo tam bo, brakuje synergii. Jestem ciekawy, jak on z tego wyjdzie. Bo to jest też to jest tak, że, że absolutnie wszystkie rzeczy, które robi, są poprawne i, i zgodne z jakąś tam, z jakąś taktyką. Ale potem, jak się w sklepie nie wydarzą jakieś dobre rzeczy, to już będzie pogrzenie. To jest, to jest taka. Gdzieś tam, jako że, że daleko mi od grania na takim poziomie, cały czas się zastanawiam, do jakiego stopnia ten czynnik umiejętności będzie miał wpływ na grę. Że, czy, czy przy absolutnym pechu można sobie poradzić mimo wszystko. Jeżeli masz absolutnego pecha i lecą postacie, które zupełnie nie są Ci potrzebne, czy mimo to możesz zbudować tego, z tego coś zjadliwego? Yy, czy, czy, czy być może jest już tak, że jak masz absolutnego pecha, to nic nie poradzisz, choćbyś nie wiem, jak był yy, dobry, dobrym graczem, nie? No dobrze. Kolejna karuzela, startuję jako drugi i mam spatulę, pamiętamy, więc jeśli bym tu dorwał drugą spatulę, sytuacja win-win, ale chyba Lux Baken po nią idzie. Jeśli Luck's z po... trochę źle używa tego, e, tego, tego zwrotu win-win, nie? Sytuacja: Win-win, sytuacja jak masz dwie opcje i każda jest wygrana. A tu w zasadzie jest. <noise> jest, jest tylko jedna opcja. Masz szpatułę albo nie masz. Nie? To nie jest win-win, to jest albo win albo lose. Ale no to. to, to, to żeby coś, coś powiedzieć. po nią nie idzie, to wezmę drugą szpatulę i będę się cieszył szczęściem. Ja ich chyba tu nie zobaczyłem. Win-Win tak. ja win to by było jakby temu, znalazł szpatułę przyda. na postaci, błąd, która jest mu potrzebna. na Kasadinie. I Albo chyba coś, się nie no. spodziewałem, że szpatula nie będzie wzięta i tak to się tutaj wydarzyło. To był bardzo duży błąd. Oczywiście mając jedną szpatulę na ręku, chcecie koniecznie mieć drugą, bo to tam wa wam da darmową dodatkową jednostkę. Więc z tego co widzę tu na nagraniu, ja po prostu tą szpatulę misnąłem. A powinienem ją wziąć i to był bardzo duży błąd w tej grze. Też się za, zawsze się zastanawiam nad e, użytecznością. Znaczy, nie, nie macie wątpliwości, że szpatuła jest użyteczna. Natomiast, jak mam jedną, to ciężko mi się oprzeć, żeby, e, żeby jej nie zużyć i nie przypisać jakiejś dodatkowej klasy, postaci. Ale parę razy mi to wygrało, grę gdzieś tam zrobiłem jednego do, dodatkowego e, Glaciala, czy, 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 czy na przykład. Czy ja zro, tak, zrobiłem z Lulu Asasyna. <laughs> Bo najcudowniejsza moja gra, polecam gorąco linki w opisie. Nie żartuję, nie są, żeby Diggerowi się chciał robić. Proszę poszukać. Nie? Gdzieś tam jest. Więc moja lulu była asasynem i skakała na plecy przeciwników. Przynajmniej przez jakiś czas. Yy, ale jednak, chyba warto trzymać te dwie szpatule, bo to jest duża, duża różnica. Zwłaszcza na tych wyższych poziomach to jest oszczędność tam 40 golda nawet. Jakby komuś zależało, żeby szybko poziom wbić. Bo wziąłem, zastosowałem się 4 golda z jednostki i miecz, który daje mi Blatterstera. Połączenie ginsos z Blattersterem jest bardzo dobre, więc ten kasalin będzie bardzo zbufowany. Czy on wspominał, dlaczego tego Brauma bierze? Eee, zastanawiam się, czy to gdzieś jest. Bo może nie wspominał, zastanawiam się, czy to może być jakaś część kompozycji, jakiegoś planu na przyszłość, ale chyba nie, chyba po prostu w ramach ekonomii nie mam dla tego pojęcia. A wspominał, to może nie słyszałem, bo kurde, gadam. Też ta mu już dosyć długo tutaj leży na, 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 na pasku i żadna inna się nie przytrafia. Ręgar widzę, że chyba dwie sztuki ma. Jednego zdaje się zasłania, albo a może nie ma. Może nie zwróciłem uwagi. Nadal nie ma, nie ma tej kompozycji mocnej, chyba będzie tutaj dostawał bęcki przez najbliższe gry. Zobaczymy. A jak widzicie, brakuje mi już tylko jednego Kasadina. Tu zdecydowałem się na roll do 40. Dlaczego? Bo brakuje mi jednego Kasadina, na którym mam nastakowane itemy. I upgrade tego Kasadina będzie miał bardzo duży impact. Niestety go nie zostałem, Zostawiam sobie te 40 golda. Nie chcę łamać swojej ekonomii, póki mojemu życiu jeszcze wiele tak naprawdę nie zagraża, bo taki słaby wcale nie jestem. Dostałem upgrade Warwicka. Mam setup, w który chcę iść i który jest bardzo silny. Gdybym miał jakiś dziwny setup, wtedy też inaczej bym reagował. Ale tutaj jestem jeszcze w miarę spokojny o całą rozgrywkę. Mam dobry setup, mam jakieś upgrade'y, mam cel, w który idę, i itemy też są. Nie najgorszy. To jestem zaskoczony. Faktycznie mu do to weszło. Ja, ja ten nie spodziewałem się, yy, że, że, że to będzie wygrywało tych dwóch kasadinów. Chyba tam nieźle robotę robi z tyłu. Tak? 4 dostanę teraz. 9. Jest druga Ari. Na pewno będę ją chciał. Rengar jest wildem. Ale Rengar jest Wildem, który nie bardzo pasuje do kompu czterech Wild'ów, bo jako czwarty chcemy grać Gnara, a ARI jest po prostu lepsza do tego setupu niż Rengar, Więc zdecydowałem się. To jest, no, więc to jest błąd, który ja bardzo często popełniam, To wspominałem o tym biorę, biorę Rengara, bo, bo jakby nie jestem pewny Ari. Ale no to absolutnie ma rację, bo Rengar miałby sens, gdyby oprócz tych Wild'ów były asasyny też, przynajmniej dwa dodatkowe. I to by się jakoś tam komponowało w ramach synergii. To tutaj w ogóle się do niczego nie kom, kom, komponuje, więc ja często zostaję z jednym asasynem na polu walki, który do niczego mi się nie przydaje, i potem w ramach wyrównania tej kompozycji daję Lulu możliwość bycia asasynem i dokładam jeszcze coś i jakoś to działa, jak posklejane taśmą. Czegożego go sprzedam, kupię Ari yy, i będę miał znowu 50 golda. Dostanę dodatkowe 5 z interestu po skończonej turze. Teraz za turę będą creepy, wilki I zazwyczaj do tych wilków jeśli wam nic nie zagraża i budujecie ekonomię Możecie tą ekonomię trzymać Po wilkach należy już zareagować jeśli jesteście za słabi Jeśli będziecie za dużo HP tracić Bo im dalej w las tym w grze będziecie tracić więcej HP Bo HP się traci od upgrade'u jednostek, od level'u jednostek Więc im dalej tym tych jednostek jest więcej Są bardziej upgrade'nięte Czyli na trzeci level w tym przypadku I jednostki mają przeciwnicy droższe, czyli za 4 golda, więc im da... Już wiem, 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 skąd się biorą te rady na czacie. Myślę, że dużo osób obejrzało, tam 33 tysiące osób obejrzało i część z nich za, zagląda na streamy. To jest tak, że, że rzeczy, które on mówi, są doskonale, jakby bardzo dobre i warto je zapamiętywać. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, w których nie, nie każda porada idealnie zadziała, nie? To nie jest tak, że musicie po tych wilkach za przykład, bo ludzie zapamiętują tylko takie szczegóły. Po wilkach kurde roluj, bo będzie przesrane. No nie zawsze będzie przesrane. Musicie brać pod uwagę, że ja też od czasu do czasu mam jakiś plan, nie? Który. który nie, nie, nie każda rada działa. On zresztą mówił to wcześniej, nie? Że nie każda rada działa w każdym przypadku. To, to trzeba być elastycznym i trzeba się dostosowywać. I nie ma co kurde wklejać na czacie cudzych myśli, jakby były odkryciem tysiąclecia, kiedy zupełnie nie pasują do jakiegoś planu i taktyki. Więc to no, tak. Dalej w las. Tym tego HP można w jednej turze tak naprawdę 30 stracić, więc trzeba na to uważać. Więc tutaj chyba do. Po wilkach, teraz już mogę zrolować do 50, jak będą wilki. Po wilkach zroluję do, prawdopodobnie do kasadina, bo jego bardzo blisko jest, żeby go, go mieć i wtedy mogę wejść w level. Teraz, mimo że ten level jest darmowy, bo kosztuje mnie tak naprawdę dwa role, czyli 8 golda, to tego nie robię. Dlaczego? Bo właśnie zmniejszę sobie szanse na kasadina, o czym wcześniej tłumaczyłem. Pojawia się druga nidale, czyli piąta łącznie. I też pojawia się opcja, żeby tą nie dalej zrobić na trzeci level, więc do tego też będę dążył. Mamy tu do kupienia Szywanę, która pasuje do Shapeshifterów, przywterów, ale na tym etapie jeszcze nie jest aż tak ważna. Ale tu zdecydowałem się, że sprzedam Mordekaisera. Nie, mieć kupił miejsce jednak szywane. Ja bym kupił który też. No. Mordekaiser i tak w ostatecznym setupie nie będzie grany, a Chogat jak najbardziej, bo Chogat jest bardzo silną jednostką i razem z Warwickiem robi brawlerów, czyli zwiększa HP i Warwickowi i sam ma bodajże 300 HP więcej. Mamy Hurricane do, do złączenia, ale Hurricane na kasadinie nie działa, działa tylko na Rangerach i też nie jest jakimś super itemem. więc... Tego nie wiedziałem na przykład, bo wiele razy żeśmy mówili o tym, że wszystkie itemy się łączą i jakoś to, to działa sensownie. Kane to jest item, który powstaje z połączenia szpatułki i chyba, on mówi na to muszelka, płaszcza, nie? Szpatułka i płaszcz. I to powoduje, że atakujecie doda dodatkowe dwa cele, chyba z 50% o Redukcją obrażeń, nie? E, Więc... A myślałem, że na mele też to działa. E, a się okazuje, że nie, nie działa. Więc tylko na ranged. To ciekawe, to ciekawe, że ten nie działa na bliskich. Myślę, że w TFT powinien jednak działać, ale... No bo jak źle... Jakby to jest tak, że... Generalnie jest chyba takie założenie, że niezależnie od tego, co złożycie, to to będzie działać. Tylko czasami lepiej, czasami gorzej. Głupia jest sytuacja, kiedy składacie na jakiejś postaci przedmiot i on totalnie nie działa. Zupełnie. Nie? A nie widać tego jakby w jego opisie, ale. Aha, działa, ale w zasięgu. No jak działa w zasięgu, no to no range, no to na mele. No mniejsze z tym, mniejsze z tym. Wydaje mi się, że to też zmieniał, żeby te wszystkie przedmioty działały niezależnie od tego, jakie złożycie, tylko że czasami lepiej, czasami gorzej. Prawdopodobnie nie zdecyduje się, żeby go. Zrobić. No i rolujemy i szukamy tego, o czym mówiłem, czyli kasadina. Czy dostaniemy? Dowiemy się w następnym odcinku. Nie no, żartuję, ale nie zdradzę wam, jak to będzie wyglądało. Żartuję, ale cię gdzie zrobił, Myślałem, że planował to, ale nie. nie... No może żartował faktycznie. <ślałem> Możecie się tylko domyślać. No, roluje, roluje. Dlaczego? Po kripach, tak jak mówię, warto jest, żeby wejść. Yy głębiej, że tak powiem. Proszę nie notować wszystkiego, nie trzeba notować, że cięcie zrobił to taki żarcie był jego, a potem mój. Przed level upem chciałem zrolować Kasadina. Nie udało się, ale jesteśmy blisko i Warwicka, i Nidale, czyli dwóch bardzo ważnych jednostek w naszym setupie, o czym mówiłem też wcześniej. To jest... Wszystko jest jak najbardziej trafne, ale muszę przyznać, że też nie, nie lubię straszliwie takich sytuacji, kiedy mam e, trzy jednostki tier 1, które potencjalnie mogą wejść na złote, i masz cały, cały pasek wywalony tymi jednostkami. Często mi się zdarza taka sytuacja. I nic nie mogę dokupić, nie mogę za bardzo budować nic ponad to, bo mi strasznie szkoda. Ja nie potrafię sobie tego momentu. Ciężko mi ten, ten moment, bo to jest zawsze ryzyko. Załóżmy, że sprzedajesz niedalę, żeby zbudować coś większego, a potem się okazuje, że się pojawia Nidala i Nie wiesz, czy to ta, co żeś ją sprzedał, czy może kolejna, którą miał miałby złoto. Nie? To jest taki moment, który mnie totalnie przytłacza i często nie podejmuję rozsądnej decyzji. Znaczy, to jest tak, że podejmuję decyzję jakąś, bo jakąś trzeba podjąć. Ale strasznie mnie dusi myśl, że ta decyzja może się okazać błędna. A nie masz żadnych podstaw, żeby to przewidzieć, więc to jest tylko i wyłącznie bazowanie na, na, na losie. Może się poszczęści, może nie. No, straciliśmy trochę ekonomii, bo zeszliśmy na 30 HP, na 30 golda. Ale to też nie jest tragedia, bo dalej te plus 3 po rundzie będzie. Tylko problem jest taki, że jesteśmy na szóstym levelu. Więc mamy 11% szans mniej na Kasadina w każdym, w każdym rolu, nie? Postaram się budować tą ekonomię dokładnie tak, jak on mówi, podoba mi się to. E, tylko trzeba pamiętać o takich rzeczach w e, tej całej ekonomii, trzeba pamiętać o tym, że możecie mieć Win Streaka i wiedzieć, ile dostaniecie Golda, e, bo wtedy można sobie zejść poniżej tej, tej, tej takiej 10, 20, 30, 40, 50, o ileś, wiecie jak, e, jak to działa. Okej, okay, okej, okay. ale to brzmi bardzo, bardzo sensownie i faktycznie ma dosyć silną ekonomię. Mimo tego, że zjechał do tych 30, no to jednak jest co nieco. A ten kasadin przez to, że ma na sobie takie, a nie inne itemy, jest bardzo ważny. Robię miejsce na Jest łapce, osobny film bo o ekonomii, tak? Dobrze, zewnątrz, to sobie obejrzę kiedyś. Cztery, cztery sloty są zajęte przez Warwicka. Jest Warwick Level 3. Bardzo hmm. duży upgrade, dlatego że mam lepszy frontline. Dostaje gnara. Gnar jest czwartym wildem, to jest setup docelowy, który chcemy mieć. Czyli cztery Wildy, które dają buffę każdemu stronnikowi u nas, więc Dobrze. też się cieszę. Aurelion pasuje do tego setupu. Więc. Yy, te... no widzę, że też zszedł z tej, ale teraz, teraz to mu się. To jest właśnie ten cudowny moment, nie? że nagle ci się budują dwie postaci, dostajesz gnara, na którego czekasz też i, i, i masz jeszcze. Yy, przy okazji tam jeszcze jedna jest postać, która. Teraz co on tam dodał? A, smoki. No właśnie, i Szywany zbudował od razu na srebrno. I, i to, już, już, to już jest mocny team jak cholera. Też go jak najbardziej biorę, tylko teraz już ta ekonomia ucierpiała, więc te szukanie Kasadina nie do końca się tak aż opłaciło. No, dostaliśmy Warwicka, mimo że potrzebowaliśmy ich bodajże cztery. Co, mówisz, że za szybko zrolował? Nie, nie wydaje mi się. To znaczy, no, on po pierwsze na pewno wie co robi, po drugie efekt jaki uzyskał bardzo jest pozytywny, nie? że, że no znaczy to jest tak, że mógł zrolować do tych 14 golda i nie mieć tego, nie? podejrzewam, że on byszedł do tego do, praktycznie do zera e, polując na tego Kasadina. Na szczęście pojawiły mu się inne rzeczy, więc ten tym się wzmocnił. Nie wydaje mi się, żeby, żeby, żeby to zrobił za wcześnie. On dob Dobrze wie, e, jak to robić i kiedy. Więc raczej bym polegał tutaj na jego wiedzy w tej materii. Kiedy Kasadinów mieliśmy już 8, no ale życie to nie bajka, prawda? Tutaj dostaliśmy też Szywanę Upgradientą, która sama w sobie nie jest aż tak dobra, ale wiadomo, do tego setupu daje nam 3 przywterów, więc w tym przypadku za Chogata już będzie lepsza, ale nie zdążyłem po prostu jej wstawić. I w momencie, kiedy nie macie Gnara 2, też niekoniecznie musicie ją wstawiać, dlatego że Synergia Shiftów nie robi aż tak wiele, bo synergia shapeshiftów nie daje Gnarowi. Jeśli Gnar jest na levelu pierwszym, nie jest to aż tak istotne. No i tu decyduje się chyba wejść all-in. Dlaczego decyduje się wejść all-in? Bo jeśli bym dostał e, Kasadina, to... Czekajcie, co on sprzedał? A, sprzedał... O dobra, Evelynn sprzedał, która... Bo, co on planował z tą Ewelin? Jako sorcerer kolejny ewentualnie? Ona jest sorcerer demon chyba, prawda? A może była tylko po to, żeby być... A Morgane, Morgany, Boże, przepraszam. Morgana, Aveline jest asasynem demonem, Morgana jest sorcerem demonem, prawda? No, tak czy się jak sprzedał. Zastanawiałem się skąd ma miejsce na, na tym napasku. Dlaczego decyduje się wejść o Lin? Bo jeśli bym dostał e, Kasadina, to bym mógł utrzymać win streak przez długi, długi czas. A ostatnie dwie czy trzy walki wygrałem. Jest Nidale na trzeci level, czyli brakowało nam cztery Nidale, czterech Warwicków. Dostaliśmy te 8 jednostek, zanim dostaliśmy Cassina. Tu się zastanawiam, czy skasować Czogata z tego względu, że chce mieć Tormail, albo na Gnarze, prawdopodobnie na Gnarze, albo na Warwicku. I tu jest zastanowienie, ale chyba zdecyduję się go zostawić, bo Czogat bardzo pasuje do tego. Zastanawiam się nad Czogatem, bo e, jakby Czogat jest bardzo silną jednostką, zresztą, tak zależy, jakie się mu da, medale. Z reguły jest bardzo silną. To, że on. Jego ult jest bardzo, bardzo mocny, bo podrzuca tych wszystkich i stunuje. Natomiast e, on chyba nie pasuje tu za bardzo do kompozycji. On jest e, brawlerem, więc ewentualnie zwiększałby życie e, Warwikowi, Ale to wszystko, no bo Voidów tu raczej też nie będzie. Chyba, że coś mogłoby się jeszcze pojawić, ale nie. No, ale czekat jest chyba dobry, dobry sam w sobie, więc. Lineup. Tylko problem jest taki, że my się wyzorowaliśmy szukając Casadina i. Ciężko będzie teraz o pójście w level. I tu chyba przegramy nawet Winstreak, więc tu się bardzo źle złożyło dla nas. Bo nie dość, że weszliśmy głęboko, weszliśmy Olin. To Czokobers nam nas porobiła, straciliśmy Winstreak. I teraz na, nasza ekonomia leży i kwiczy. Nie sprzedaję Czogata, dlatego że na 10 golda i tak nie wejdę. tak? Bo Czogat kosztuje golda 4. E, tutaj kilka razy na streamkach mówił, że Seju, Gnar i Czo są dobrzy sami, nawet sobie, bez synergii. Tak, to prawda. Ale każda z tych postaci ma stuna. To jest, to jest chyba jakby najmocniejsza. E, Seju ma świetnego. E, Sejuani ma super tego ulta. E, Gnar e, też, jak się zamieni, no to też przesuwa wszystkie jednostki i też stunuje. No, i Czoga dokładnie to samo. W ogóle stuny są mega, mega mocne. Więc byśmy mieli Zwłaszcza takie stuny, które działają ekonomii, na cały team. Albo obszarowo na jakąś nie dużą grupę. upgrade'ów, których potrzebowaliśmy, ale mamy cel, prawda? A cel w życiu jest ważny, prawda? Więc tutaj mamy Gnara. Startujemy jako drudzy. Jeśli Gnar zostanie, prawdopodobnie go wezmę, dlatego że Gnar będzie dla nas. To będzie trzeci Gnar, ale mogę też wziąć szpatulę. I się zdecydowałem na szpatulę. Germi też przede mną wziął Gnara. Biorę szpatulę, dlatego że to będzie... E, to nie są stuny, to nie to są CCG. Chyba właściwie nie ma to dużego znaczenia, jak to nazwiemy, bo efekt jest dokładnie ten sam, ale... E, zaraz, niech pomyślę. Wydaje mi się, że Gnar podrzuca i stunuje na chwilę. Że po tym podrzuceniu jest chyba sekunda ogłuszenia. E, Cogat chyba dokładnie też podrzuca i ogłusza na chwilę. Sejuani... No, zamraża, więc też powiedziałbym, że to jest ogłuszenie. Ale no dobra, to jest kwestia nazewnictwa, to nie ma znaczenia. No chodzi o to, że... no tak, crowd control jest bardziej trafny. Będzie druga szpatula, zyska miejsce, a te miejsce mi daje bardzo dużo, bo żeby mieć siódmy slot, bym musiał wejść w level, gdzie nie mam ekonomii, więc to by było ciężkie. A ze szpatulą mogę chociażby Aureliona wstawić, który dużo mi da. W tym przypadku raczej wstawię czogata, bo nie mam trzech Sorcererów, ale wiecie, o co chodzi, prawda? Więc ta szpatula jest bardzo dobrym pikiem dla nas. Mieliśmy szpatulę od pierwszej rundy. I w końcu ona się opłaci, ale opłaci się bardzo mocno. Ja tu decyduję się rolować. I ktoś zapyta, dlaczego od nowa nie buduję ekonomii. Dlatego, że jestem jeszcze za słaby. I dlatego, że mam cztery ważne upgrade'y. Trzy ważne upgrade'y, przepraszam. Jeśli macie bardzo ważne upgrade'y, to warto jest zrolować. Jakie mam tu ważne upgrade'y? Aurelion, mam parę, gdzie Aurelion jest bardzo silną jednostką. Mam parę Gnarów, którzy kierują tak naprawdę w, w tym... w naszym kąpie. I mam już od dawien dawna 8 Kasadinów, który ma na sobie itemy i te itemy są w tym momencie... No tracimy na tym, że one są na Kasadinie, tak? Ale no w momencie kiedy podejmowałem decyzję miałem dużo więcej Kasadinów niż niedale, więc ta decyzja akurat nie była błędna, ale jest. Ja, to jest. To jest właśnie to, o, o, o czym często mówię, i, i co czasami młodzi ludzie na czacie e, gdzieś pomijają albo nie zwracają na to uwagi. Czasami podejmuje się bardzo racjonalną decyzję, która nie przyniesie pozytywnego skutku, ponieważ czynniki losowe wchodzą. Ale to nie znaczy, że tamta decyzja była zła. Nie? W danym momencie podejmowałeś się i ona była dobra i była jedyna sensowna. To, że nie przyniosła skutku pozytywnego, to nie do końca jest twoja wina. Nie? Taka jest, taka jest rzeczywistość, trzeba się z tym pogodzić. Ja myślę, że on jeszcze tego kasadina złapie gdzieś tam, bo jeszcze dużo jest. Chociaż to, co mówił, to też trzeba patrzeć na to, że jakby szansa na pojawienie się jednostki na pasku jest niska. Gdzieś tam chyba do 10% schodzi gdzieś na wyższych tierach, ale to jest tak, że na każde okienko masz 10%, więc szansa na to, że się pojawi, jest większa. Ale zważywszy na to, że tier 1 jest trochę dużo tych jednostek, można to gdzieś wyliczyć. Ktoś to na pewno wyliczył, jak jest, prawda? Kasadin nie chce dojść. Roluję po niego, roluję po. Jak Kasadin nie chce dojść. To jest duży w generalnie. Nieważne. <grystanie> Gunara roluje po Aureliona i prawdopodobnie, póki nie dostanę czegoś z tych upgrade'ów, powinienem rolować. Mam 7 slotów, mam pełny komp, mam 3 razy sorcerer, mam 2 razy dragon, mam 3 razy shape shifter, mam 4 razy wild. To jest komp, który w momencie, kiedy to nagrywam, jest jednym z silniejszych, więc ja nie potrzebuję wejść w level. Ja potrzebuję zupgrade'ować to, co mam, czyli dostać Aureliona, dostać Gnara, dostać Kasadina. No ale życie to nie bajka, prawda? Nie zawsze się dostaje to, co się chce dostać. Gnar jest ustawiony z tyłu, zazwyczaj Gnar, <gry> jak wejdzie w level, to ustawimy go z przodu. Dlaczego? Proszę ważne słuchać pana, starszego pana. Jednostki z przodu, bo o tym Wiec nie powiedziałem. Jednostki dostają manę za zadawanie obrażeń i za obrażeń, czyli jeśli Gnar będzie z przodu, jednostki będą go biły, będzie generował manę szybciej, a Gnar ma ulti, które chcemy, żeby zadziałało jak najszybciej. Jest... Jeżeli Państwa interesuje, bo to też niedawno na Twitterze, bardzo dużo rzeczy na temat TFT pojawia się na Twitterze Riotu, to znaczy mam takie wrażenie, że oni nie publikują tych patczy tak super dokładnie w porcjach tylko wprowadzają zmianę i, i publikują ją na Twitterze. Warto sobie tam zajrzeć, ostatnio był właśnie odnośnik do tego, jak jest mana generowana e, i ile się dostaje z ataków i ile się dostaje z, z, z otrzymywanych obrażeń, więc jeżeli to Was, to was interesuje, to, to, to rzućcie okiem. Ja nie, nie będę teraz tego opowiadał, bo mogę się pomylić co do cyferek. Zresztą te cyferki pewnie będą się zmieniały, ale warto dowiedzieć. Na Twitterze Riotu. Na oficjalnym Twitterze Riotu. Czyli na przykład Gnar, czogat, Sejuani i tak dalej. Chcecie, żeby odpaliły się jak najszybciej, bo jeśli wy zrobicie szybciej CC, jest duża szansa, że zabijecie jednostkę, która robi CC od przeciwnika, tak? CC to jest crowd control, ale myślę, że to lolowcy wiedzą. Więc ustawienie jednostek, które robią ten crowd control, czyli czogat, Gnar, i tak dalej, i tak dalej. Ważne jest, żeby one stały z przodu. Jeśli to wytrzymają, bo niekiedy zanim się odpalą, zdążą zginąć. W tym przypadku, jeśli Gnar jest na levelu pierwszym, tak by właśnie było. Dlatego jest on ustawiony delikatnie z tyłu. Ale o ustawieniu jednostek, jeszcze nieraz porozmawiamy, bo to jest ważny aspekt, a aspekt na zaawansowanym poziomie. No przyznam, mam, mam nadzieję, że zrobi o tym ustawieniu jednostek. To, to są rzeczy, które już powoli zaczynam łapać, jakie ustawiać, w zależności od tego, jak się ustawia przeciwniki. Czasami potrafię się przestawić tak, żeby to miało sens, ale to jest takie trochę błądzenie, e, błądzenie w chmurach e, bardzo często i czasami sobie pogorszę sytuację. E, no, ale, ale, ale są, są takie rzeczy, które można samemu odkryć, natomiast chętnie bym się dowiedział więcej na ten temat. Większość nowicjuszy w tę grę czy grę. Którzy nie grają, że tak powiem, na wyższym poziomie. Pozycjonowanie to pod, kompletnie nie potrafią robić, a to jest ważne. A to jest ważne, więc o tym jeszcze porozmawiamy, ale raczej niezbyt w tym filmiku, chyba że coś. Zobaczę, co będzie można, że tak powiem, w krótkim czasie wytłumaczyć. Jestem zaskoczony, myślałem, że Jesteśmy to jest przegrana Nie, Ale brakuje nam trzech upgrade'ów, żeby być bardzo silnymi. Bo jeśli bym trafił te upgrade, czyli Gnar, Aurelion, Kasadin. Tak naprawdę bym wygrywał na tym etapie z każdym, bo jest to końcowy build. Zwróćcie uwagę na to, o czym ja często mówię i gdzieś tam ludzie też się czepiają bardzo na czacie. On nie próbuje, nie próbuje kupować tutaj, raz, że nie ma kasy, nie? ale nie próbuje, nie próbuje za wszelką cenę kupować tych tierów 3, 4 czy on, ma, on ma, ma tier 3 i jeden tier 4. Nie próbuje kupować ich kolejnych, żeby zbudować za wszelką cenę na przykład złotą Siwanę. I ja, ja też tego nie robię, jakby, jeżeli kupuję jednostki, to, to staram się tej te tier 1 zrobić na złote. Te pozostałe szansa jest tak niewielka, a tak boleśnie wpływa to na ekonomię, że chyba lepiej tego nie robić. Chociaż zdarzają się takie sytuacje, że się zbuduje Dravena na, na, na złotego nie? na trzecim poziomie, ale to chyba rzadko który lepszy być nie może. Jedynie... No chyba, że, chyba, że faktycznie, że, że... Nie no, potrzebna mu jest kasa na kasadina na pewno. Znaczy, potrzebna jest mu kasa na rolowanie, nie? Zastaniam się, jakby miał kasę, jakby ten kasadin wcześniej mu wszedł, to czy kupowałby teraz szywany czy nie? Warto by to było kiedyś sprawdzić. Itemy mogę mieć lepsze, bo na Aurelionie na przykład chcemy mieć itemy na manę. Ale o tym, jakie itemy chcemy mieć, na jakich jednostkach, będzie oddzielny poradnik, bo to też jest temat bardzo istotny którego nie jestem w stanie poruszyć w trakcie, jak analizuję samą rozgrywkę. Mamy kolejne creepy. Najbardziej oczekujemy, że z tych creepów wyleci item pod manę, żeby mieć go na Aurelionie, bo item na manę sprawi, że Aurelion będzie szybciej robił swoje ulti, które ma bardzo silne, obszarowy damage. Jest łezka, czyli item na manę, czyli wygryw, prawda? Tak jak mówiłem, dzisiaj uczymy się, jak być wygrywem. Więc jeśli w życiu macie ciężko, jeśli ktoś z was się śmieje, obejrzycie ten filmik i wy będziecie się śmiać z jego, prawda? Bo z przegrywa, wchodzi się w wygrywa po obejrzeniu tego filmiku, jest to udowodnione. Tak jest, zgadzam Lepiej być wygrywem niż przegrywem. Dokładnie taka sama sytuacja jest z subskrypcją u mnie. Są wygrywy i może niekoniecznie. Naukowo. Trzy to bardzo dużo. Zastanawiam się, jak je zrobić. Mogę zrobić ze zefyra jeśli się nie mylę. Jeśli chodzi o item na Aureliona to poza... tu sprawdzam, co mogę zrobić. Item, który przed chwilą pokazałem, czyli Morelion, jest na przykład bardzo dobry na czogata czy Gnara, ale nie mam ani tego, ani tego, więc prawdopodobnie zdecyduję się, że... Więc jakby zasada jest prosta, nie? Jak chcecie być wygrywem, to oglądajcie poradniki Tutka i możecie ewentualnie mieć subskrypcję u mnie, to też poprawi wasze, wasze notowanie w życiu. ...żeby zrobić Zephyra na Warwicku? Zobaczymy. Zobaczymy, czy się na to zdecyduję, czy poczekam do Karuzeli, gdzie dostanę dodatkowy item. Bo dla mnie najważniejsze jest teraz, żeby mieć itemy na Aureliona, żeby zwiększyć damage w tym. Widzimy. No nie no, co to za, za ten. Widzimy, że ktoś się skusi, ale dlaczego akurat z takim nikiem? No dobrze. W Bo im Aurelion będzie się szybciej odpalał, tym lepiej dla nas. Luden Zechow wtedy, gdy nagrywam, jest zbugowany, nie do końca wiem jak działa, dlatego nie decyduję się, żeby je zrobić, tak? Yy, więc te itemy, które, które zostały, no prawdopodobnie zdecyduję się na zefyra. Kolejna wygrana i cieszy mnie to, że wygrywam, mimo że nie mam tych upgrade'ów, których bardzo potrzebuję. Chciałbym jeszcze kawałek się cofnąć, bo jestem ciekaw, co ten przeciwnik budował, bo on ma tam... Ma rekę. Ja bardzo lubię rekę z jakiegoś powodu. Potem przewiniemy sobie tutaj z powrotem. To, więc prawdopodobnie zdecyduje się, żeby zrobić Zephyra na Warwicku. Zobaczymy. Zobaczymy się że na to. Pewnie jakieś Wojdy tam, będzie, tam są, pokażę, czy, czy coś, coś takiego, ale. Ej, hey, bioplayer, dziękuję za 20 miesięcy. Teraz, żeby... Dobra. Ma brawlery i Wojdy? Nie, nie ma. Dziwny, dziwny, dziwny ma ten team. Po tej stronie. Bo nie, nie widzę w ogóle mhm. powodu, dla którego reka tu jest. Ona jest tylko, ona jest Wojdem i jest Brawlerem. To jedyne co się kombi to, to, to z Warwickiem. Wildy są, no nie, nie wynikają z Reki, nie? E, Więc stareka tutaj w ogóle nie, nie widzę. Chyba, że no, szuka Chogata, ale czogat też nie jest taki. Na, na, na pewno, dobrze ma itemy tutaj, bo, bo Nidalka, ale Nidalka też ma srebrną. Powiedziałbym, że, e, no tak, jak czogata by dokupił, to miałby Wojdy, ale podejrzewam, że już by czogata znalazł, kurde. Coś tu nie pyka w tym teamie, bo jakby doskonale rozumiem wszystkie rzeczy, które tutek robi I to się wszystko komponuje, zresztą widać tutaj na pasku To ten przeciwnik, mimo że ma życia od groma tutaj To, to, no to, to nie, ta kompozycja nie jest, ona nie robi, nie? ani tu złotych nie ma postaci ani Są tylko, są tylko wildy tutaj, o ile wiedz... nie, są wildy i sorcery Trzy sorcery i, i full wildów Więc cholera wie ale zobaczmy jeszcze raz to. Wiem, że przedłużam, aurelia, ale... Żeby zwiększyć Jak ten mecz ten się potoczył setup. w ogóle? Czy to Wym był aurelia, szybki mecz? Im szybciej odpalał, tym lepiej dla nas. Luden Zechow wtedy, gdy No tak na styk, nie? Budowany. Nie do końca wiem jak działa, dlatego nie decyduje się, żeby je zrobić. Tak. Czy tu, tu Jak już Ignar odpalił, to, to po stronie Tutka była przewaga, przewaga zdecydowana. Ale wcześniej to szli łeb w łeb. A tamten team nie miał za bardzo takich e, ciekawych tych. Kolejna nie? wygrana i cieszy mnie to, że wygrywam, mimo że nie mam tych upgrade'ów, których bardzo potrzebuję. Nidala jest bardzo dobra, tak? Na pewno niedala robi raz robotę raz tam. To jest. Oj, dałem, dałem niechcący, zatrzymałem, ale to też jest war, war, warto o tym wiedzieć, że jeżeli nie, nie macie bladego. Właśnie niedala to jest taka postać, że warto ją grać, jak się do końca nie, nie wie, o co biega. Bo jak, jak e, zrobisz nie dalej i ona ci się trafi złota i masz na niej Ginso, masz na niej Blood Tearstera, albo masz na niej Phantom Densera, to no to, no to no to porobisz jak cholera, nie? przynajmniej w tych takich, e, na pewno we wczesnych ligach to ci da zwycięstwo, bo ona jest bardzo dobra, plus jakąś tam jedną, dwie synergie wokół tego zbudujesz i jesteś do przodu. To, to są, co zresztą widać, nie? bo facet jest bardzo, bardzo wysoka. widzę, że tutaj podejrzewam, że jest jakiś MMR ukryty, którego my nie widzimy. Skoro Tutek, bo tutaj gra z, takim, z takimi ludźmi jak Choco czy, czy Disguised Toast, nie? to są streamerzy, oni też są tacy. Znaczy Disguised Toast jest takim streamerem, który jest naprawdę mocny nie? w tych takich grach, więc podejrzewam, że ten Choco też, czy tam ta Choco, czy tam, nie mam pojęcia. No, cześć ojciec, dziękuję za resubę. Pomna, prawda? Jest Gnar. Gnar jest bardzo dużym upgrade'em, bo to jedna z lepszych jednostek w tym kąpie, jeśli nie najlepsza tak naprawdę. Ogółem jednostki za 4 golda definiują metę i jednostki za, e, za 1 golda na trzeci level w tym momencie definiują metę. Dlaczego zrobiłem Zephyra na gnarze? Bo mhm. daje mu to dodatkowe 200 HP z rękawiczek, które w zefyra się składają i 20 Magic Resistance, więc Gnar będzie bardziej wytrzymały i na tym mi zależy. I to o czym mówiłem Czyli, wcześniej, jaki Gnar jest na Jakie jest Gnar. Gnar jest bardzo dużym upgrade'em, bo to jest... To nazwę... są ręk... Myślałem, że to jest Pasek, Kąpie, jeśli nie najlepsi, a może to są naprawdę. rękawiczki, cholera wiemy. no. za cztery no. definiują metę i jednostki Pas. za... Nie, <laughs> nie za... wiedziałem o co chodzi. No... Za jestem, e... w tym Ja nie jestem wielkim fanem Zephira. No Tak, to jest Pasek. Jest... No, Pomylił się, on, on chyba mówił o tym, że nie gra w LoL'a, więc... Ja też zresztą nie gram, ale to wy mi podpowiadacie. Yy, więc ja nie, nie, nie do końca jestem fanem tego Zefira, bo chociaż kurde to pewnie dużo robi, jak się trafi mocną postać, która w tej początkowej fazie yy, gry może porobić, to nie, no to ma sens chyba, nie? Nie jestem przekonany do tego Zefira, tak czy inaczej, ale no, teraz złożył go i ma to sens na pewno, więc w momencie definiuję metę. Dlaczego zrobiłem Zefira na gnarze? Bo daje mu to dodatkowe 200 HP z rękawiczek, które w Zefira się składają i 20 Magic Resistance, więc po angielsku to jest pas, a po polsku są rękawiczki, naprawdę? Poważnie mówicie? Nie, no nie wierzę, żeby takie tłumaczenie było. Gnar będzie bardziej wytrzymały i na tym mi zależy. I to o czym mówiłem wcześniej, gnar jest na lewelu drugim, daje go z przodu, żeby więcej no, no pewnie, go Pewnie, że pas. No ja nie wiem polskiej wersji szybciej nie zrobił swoje. Ulti. No w tym przypadku gnar akurat. Może być z odległości, więc aż tyle jednostek go nie zabiło, ale zobaczcie. Ulti, gdzie żyją jeszcze moje jednostki, i to daje bardzo dużo, bo ulti te daje stuna, przemieszcza te jednostki, i dzięki temu. Teraz, że przemieścił do jednostki, dwa, dwa, że wypchnął je z beczek tego. Wypchnął je z beczek yy, gangplanka, jakby to pieprznęło tam. Ulti, no tu w tym, tym miejscu. Bar, akurat. Może być z odległości, więc aż tyle jednostek go nie zabiło, o, ale zobaczcie. Nie, nie zrobiłoby, bo aż takim miejscu. Nie, nie jeszcze moje jednostki? Ale i to totalnie się dużo, zabezpieczył to przed. Wtedy daje stuna, przemieszcza te jednostki. I dzięki temu Ulti tak naprawdę w tej walce wygrałem. Gdybym Gnara nie ulepszył, prawdopodobnie byłaby tu przegrana. Mam dwa upgrade'y jeszcze. Mogę wejść w level za następną turę, bo brakuje mi 14 golda. W sensie 14 expa, ale 14 expa nie zrobię, bo... Potrzebuje na to 16 golda. Dlaczego? Dlatego, że 14, rozumiecie, nie dzieli się, tak? co też jest parę razy, parę razy się dałem złapać. To, że tutaj pisze 14 golda, bo faktycznie tam jest 16 na 30, więc 14 teoretycznie powinno by wystarczyć, ale to jest wielokrotność czwórki, więc kupicie jeden, drugi, trzeci i zostanie wam dwa golda. I będzie wam potrzebne 2 Expa, ale nie kupicie za 2 Expa, dwa, za 2 Golda 2 Expa, tylko potrzebujecie tylko 4 golda, żeby 4 Expa kupić. To jest jedyna porcja, jaką możecie. Więc ja chyba ze trzy razy się na to złapałem, teraz już wiem. Ale za trzeba dzielić sobie kwotę na 4, żeby, żeby wiedzieć. Ja mogę wejść w level, tylko problem jest taki, że nie mam co wstawić. Więc nie wiem, czy na to się zdecyduję. No potrzebuję zrolować Kasadina i, i Aureliona. Aurelion jest największym upgradeem. Kasadin już powoli. Niestety, ale no. Więc problem polega na tym, że Kasadin po pierwsze nie może dojść, po drugie stał się wąskim gardłem tego, e, tego teamu. No bo jednak te przedmioty tutaj trochę tracą na wartości. Ale jestem jestem bardzo ciekaw, czy. czy on, Bo podejrzewam, że, że wygrał tę grę, chociaż nie wiadomo, nie? E, ciekaw jestem, czy uda mu się zrolować tego kasadina do końca. Proszę nie spodziewać. Nie, nie, nie pamiętam nawet, kiedy już miałem 8 kasadinów, nie? Ale dawno, dawno temu. I te 8 kasadinów zostało, mimo że. Ostre rolo rolowanie po to, po to poszło. Przeciwnik ma Aniwie dwójkę. Jednostki za 5 golda na drugim levelu, na drugim poziomie zawsze są silne, ale nie ma buildu, który by. Z... Nie ma stabilnego buildu, który by nas pokonywał. wie zazwyczaj chcecie grać z glacjalami i z elementalami. On tego nie miał, przegrał na build, który był, jest po prostu lepiej zbudowany. Tutaj to jest też tak, bardzo często mówi się o tym, mnie to strasznie irytuje, ja oczywiście wielkim znawcą nie jestem, e, ale są osoby, które przychodzą na czata i mówią, gówniana gra, tylko wszystko zależy od szczęścia. Właśnie wszystko zależy od szczęścia, jak nie wiesz o co chodzi. Nie? Jak już wiesz o co chodzi, to potrafisz sobie poradzić. I nie bez powodu tutaj na topie jest Tutek, e, Disguised Toast i Choco Bars, nie? Bo są najwyraźniej gracze, którzy potrafią grać dobrze i pewnie większość gier wygrywają, albo są zawsze w top 3. I to się nie bierze z dupy, nie? To nie wynika z tego, że oni mają szczęście w życiu, tylko dlatego, że myślą i znają zasady gry, e, więc e, nie ma o czym mówić. Więc jakby... Przypadki losowe we wszystkim się zdarzają. W prawdziwym sporcie też się zdarzają. To jest normalna rzecz. Ważna jest umiejętność dostosowania się do przypadków losowych. Nie, proszę nie notować, że się nie bierze z dupy. To jest, to jest... Ach, jeż. Tutaj mogę wziąć Roda. Zawsze przed karuzelą należy spojrzeć, jakie mamy itemy. Jeśli nie zrobiliście tego przed karuzelą, należy po prostu... Na dole macie minimapę i na tej minimapie możecie kliknąć na swoje pole, czy za pomocą R i sprawdzić... Jaki item macie Ja pamiętam, że miałem roda Dwa rody robią ability power Które jest bardzo dobre na, na Aurelionie I zdecydowałem się, że wezmę to Cztery golda, też dostanę z Sejuani Od razu ją sprzedam Mimo, że to jest dobra jednostka Ale sprzedam ją, żeby po prostu zrobić Bardzo dobry item na Aurelionie I tak też się dzieje Robię, sprzedaję I zakładam czapeczkę na Aurelionie Który mam nadzieję, że zaraz spadnie na level drugi Ale nadzieja jest matką matką głupich, ale matka kocha swoje dzieci. Zastanawiam się jaką wystawił ósmą jednostkę, bo level teraz zrobił i jest matką na tym zostańmy, prawda? I nie dostaliśmy Aureliona. Decyduję się nawet sprzedać Volibera tylko po to, żeby znaleźć tego Aureliona. Nie znalazłem. Dostawiam Volibera. Dlaczego? Bo zwiększa HP Warwickowi, bo jest brawlerem, a nie mam kogo wstawić jako kolejną jednostkę, a w level wszedłem. Level zwiększył mi szansę na jednostki za 4 golda. Więc ten Aurelion prędzej przyjdzie, no chyba z Kasadinem powoli się już żegnałem, prawda? Można by z Kasadina skasować i dać jed, dać itemy na Nidale, bo Nidale jest na trzecim poziomie, a itemy na Kas Widzę, że jest jakiś raid, więc czy coś takiego, nie wysłałem Żółwika, bo już nie chcę być takim hamem, nie, kiedyś blokowałem wszystkie rajdy. No dajcie im się wykrzyczeć, niech sobie niech sobie ja już ja już się pogodziłem, że tak to działa i że to jest raczej obie w sympatii niż antypatii, więc więc dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. nie? Kiedyś byłem hamem, teraz trochę jest lepiej. Zasadnienie się trochę marnują, ale problem jest taki, że nie będę miał wtedy trzy razy sorcerer i stracę na tym, bo stracę, się wstawię jednostkę za. na pierwszym poziomie, tak? Czyli jakiegoś innego. jakiegoś innego sorcerera. Zasłabym się zrobić woli, tak, mody wystrzelały rajd, bo mody są przyzwyczajone, że ja jestem hamem. A u mnie też, ja jestem trochę dwubiegunowy, nie? czasami mnie to wkurza, czasami nie I mody się trochę gubią, no starają się jak najlepiej. Woliber bez innych synergii niż Blitz, niż Brawler nie jest dobry, ale no czy widzicie, że mogę coś innego stawić? No niezbyt, więc niech sobie będzie, niech... A, no to też możecie mieć rację, że to niekoniecznie są te, e, że te niki, które tu są wpisane, to niekoniecznie to są ci ludzie. Ja widziałem, byłem na streamie Discord, i on miał kreseczki, nie? Pionowe, więc no, okej, okay. dałem się ponieść. E, Tutek Tutaj też raczej nie, nie pomyślałem sobie: nie no, jak Tutek mówi, że to są ci gracze, to chyba są ci gracze, ale teraz zostałem wyjaśniony na czacie, więc kurde, cała moja teoria na temat wygrywania będąc z dobrym graczem nagle szlakiem trafił, no. Niech sobie żyje, prawda, nasz Niedźwiadek. Ale uważam, że jest prawdziwy, niezależnie nie, nie wiem od tego. Jeśli możecie, to napiszcie mi w komentarzach, ile ja tur czekałem na Kasadina. Ale. A są też głosy, że to są oni, więc na pewno długo. Ciągle go nie mamy, ale jesteśmy na pierwszym miejscu. A bycie na pierwszym miejscu to jest dobra sprawa, bo tak jak mówiłem, uczymy się wygrywa, nie przegrywa. On ma bardzo silne jednostki, ale ma na przykład. No, nie, nie ma dobrego kompu. Nie ma w ogóle frontline'u poza Sedgiewami i Czogatem, gdzie Czogata ustawił z tyłu, co jest błędem, bo tak jak mówiłem, jednostki, które mają crowd control i wiecie, że przeżyją atakowanie przeciwnika, powinny stać z przodu, żeby jak najszybciej ten crowd control. Jestem pod dużym wrażeniem, że te jednostki, jakby, że. Dużo się mówi o Glacialach, ja też mam dużo przemyśleń na ten temat. Ten ult Sejuani, który zamroził ziomków na dosyć długi czas, teoretycznie powinien wystarczyć, żeby wystrzelać ten team, ale nie wystarczył, więc chyba z Glacianami jest tak, że, że tam są duże braki w DPS-ach jednak gdzieś. Mimo, że crowd control jest ogromny, to nie zawsze to działa. Uaktywnić. Więc tutaj dużo nam pomaga ten pan, dlatego że. Ma źle ustawione jednostki. Bo on jest silny. On ma Aureliona dwójkę, on ma Czogata dwójkę, on ma aniwie dwójkę, on ma Sejuani dwójkę, on jest bardzo silny na papierze, ale gorzej w mózgu, prawda? Więc <grym> jaki, jak O! W panie tutaj tak się nie traktuje rywali, żeby ich tak aż. <grym> Maria. o, No nie no, to z przeciwnika trzeba z szacunkiem trochę. Chociaż. <grym> o, Boże, ale go... strasznie go pojechał. A. No dobrze, no trzeba uważać. Kurde. Na szczęście udało się na niego wygrać. Tura creepów zazwyczaj przed creepami nie rolujecie. Dlaczego? Bo jeśli creepa zrobicie, oczywiście. Bo jeśli kripa zrobicie, to po co? Po co marnować golda? Ale w tym przypadku ja nie marnuję golda, dlatego że jeśli w rolu wyleci Aurelion, i tak go będę mógł kupić, a na 10 golda nie wejdę. Dlatego zdecydowałem się zrolować. W końcu pojawił się Aurelion. A czy Kasadin jest? Nie ma Kasadina. I to jest też kwestia tej decyzji, nie? Podejmujecie decyzję, żeby rolować nie? i nie wypada Aurelion, nie? I jakiś gówniak na czacie zaraz pisze czemu rolujesz, kąś bez sensu, nie? No może bym... no, o to chodzi, nie? Że, że, że e, decyzję bardzo często ocenia się nie na, na bazie tego, jak, kiedy ją podejmujesz, tylko na bazie skutku, na którego nie masz wpływu, nie? Dlatego ja się tak wkurzam często. Jest kasadin, prawda? Też możecie napisać w komentarzach. Ale wydaje mi się, że i bez kasadina ta gra wygląda całkiem, całkiem dobrze. No, brak tego kasadina. Tak jak, mówię, jak pamiętam, jak grałem tę rozgrywkę, już w głowie miałem, czy ja nie powinienem po prostu tego kasadina wypitolić i na nidale dać itemy, bo nidale na tym więcej zyska niż typ, który nie chce mi pomóc. Najlepszy item do smoka, jaki mogłem dostać, to był miecz dostałem miecz, prawda? Tak jak mówiłem, będę Was uczył wygrywu, nie przegrywu. Dlaczego miecz najlepszy? Bo Spear of Sojin jest świetny na... Jest świetny na Aurelionie. Podoba mi się to, jak on robi te filmy, nie? Jest zajęty gadaniem o innych rzeczach, to pokazał tylko bardzo wyraźnie, że kasadnik się trafił. Że warto było czekać. Spear of Sojin jest świetny na... Jest świetny na Aurelionie, bo ładuje szybko manę. Ale widzieliście, co tam się stało, prawda? Like a boss, Kasadin po 78 rundach wzięty, więc s na czacie, prawda? Brawo, brawo, brawo. Udało się Kasadin level trzeci. Nie to, że jego głównie rolowałem na samym początku, na piątym jeszcze levelu, ale tak jak mówię, życie to nie bajka, życie potrafi zaskoczyć. Mam pełny build. Jedyną jednostką do zmiany w moim buildzie jest. jest. nie wiem jak on się nazywa, niedźwiadek. Niedźwiadek się nazywa Voliber, prawda? Jedyną jednostką do zmiany jest Niedźwiadek. Wszystkie inne jednostki są nastakowane, są silne i pasują do naszego kompu, tworzą ten komp. Toast ma świetne temy na garenie, gdzie garen jest jednostką za 1 golda, a jest jednostką obecnie Broken. Z tymi itemami, które on ma, czyli i temy, które dodują Kryty, i temy, które dođują Magic Resistance ma. I ma Morelo, które zapewnia damage, jak Garen kręci śmigłem. A... <grystanie> proszę Państwa, proszę w przeciwieństwie do Garena nie kręcić śmigłem, zwłaszcza jeżeli kamera jest włączona. Niektórzy streamerzy jakby totalnie zapomnieli o tym i ponieśli konsekwencje. No i przy okazji wiemy, że Disguise Toast jest exploiterem, bo, bo gra mega itemy na broken postaci. Ale sądzę, że jak będziecie to oglądać, to już Garen będzie znerfiony. Mam nadzieję, że Riot tak szybko działa. Jest znerfiony? Chyba nie został znerfiony, nie? Chyba nadal działa tak jak działa. Wydaje mi się, że nadal działa. A może? A już jest. Eee... Zmniejszono mu obrażenia. Ale dlaczego? To znaczy, zmniejszono mu spinal, ale w jaki to sposób na Morello wpływa? Wyłączyli Morello? Czy, czy jak? Czy jed, jeden raz Morello działa? No dobrze, prawda. Ale tak jak mówię, no, dostaliśmy wszystko, co potrzebowaliśmy. Nie musimy na nic wydawać Golda. Możemy sobie wyjechać w Bieszczady i... Aha, czyli zmniejszyli Basic Damage, okej. Okay. No dobra, dobra, spoko, ale uważam chyba, że nadal jest to dosyć mocna rzecz. I, i drinki z Palemką sobie możecie pić, jak chcecie na przykład, nie? No bo co tu zrobić? No nic tu nie zrobić, mam pełny build, niczego nie potrzebuję, niczego mi nie braknie, prawda? Więc teraz tylko enjoy, czy wygramy, czy przegramy i możemy zmieniać ustawienie, ale ustawienie teraz jeszcze nie ma dużego impaktu, nie możemy ustawić się na konkretnego przeciwnika, bo nie wiemy na kogo gramy, bo są trzy osoby poza nami i trafiamy na jedną z tych osób. Jest fajna sprawa, że to znaczy, to pewnie wynika z tych umiejętności, ze zdolności, jakby operowania sklepem, że na takim etapie gry, gdzie jest jeszcze czterech przeciwników, zrobił e, w pełni działający build, którego właściwie nie da się już teraz poprawić za bardzo, nie? No bo co mógłby zrobić? Dorzucić ewentualnie level plus jakąś postać z tieru piątego czy coś, nie, nie wiem. Bo co tu można dorzucić? No, no nic. Nie wiem. Glaciala, Se Se Sejuani można by dorzucić. Gdzieś tam jak się level zrobi, ale. E Czogat za e No na przykład, nie? Tylko, że wtedy jak Czogat za no to by się przydał Wojt jako ta dziewiąta wostać czy coś. Wysoko miała silne jednostki. Jednostki za 5, za 4, na drugim levelu. Ładnie trzymała ekonomię. Ma jeszcze 30 golda. Ale popełniła błąd w bildzie Ten build jej jest taki. Nie chcę mówić, że bez sensu, ale powiedzmy, że nie do doprawają. <laughs> tak bardzo bardzo kurty jest pewną poprawnością polityczną yy, przeciwników, podsumowuje. Zobaczmy, co ta czoko ma. Bo nie wiedziałem, że to jest ona. Więc ona to tylko że jest enjoy. ona. Tak? Yy, co my tu mamy? Są Wojdy, nie? są imperiale. Właściwie raz, dwa, trzy. Są, są Wojdy imperiale i. No i jest też ninja, czyli jest, jest, jest ta... wydaje mi się, że... Jakby, znaczy, można mówić o błędzie na pewno, bo... bo on wie co mówi. Natomiast tutaj z tym dużym problemem jest to, że Draven jest na, 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 na pierwszej gwiazdce. Znaczy, że jest pierwszego levelu. Jakbym... Jak, jak gdyby się tak... Bo I w ogóle są srebrne postacie. To nie powiedziałbym, że Choco popełnił jakiś błąd. Tylko dużym błędem jest to, że na przykład nie ma czterech, że nie ma złotego Dariusa że nie ma złotego Kasadina i nie ma złotego Kazika, no i że nie ma srebrnego Dravena, nie? To jest wydaje mi się, że przy tych poziomach, jakie się udało tu zbudować, to i tak daleko zaszła. Nie? Więc Więc uważam, że to jest no, źle sklep, ale to też właśnie zagranie sklepem, to też są jakieś umiejętności. Nie? Ale jest Swain na drugim, tak, to prawda. No ale brak Dravena na, 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 na drugim chyba jest bardzo bolesny. I brak, e, brak topowych postaci, znaczy brak tych tierów jeden na złocie też jest, e, też jest znaczący. Czy wygramy, czy przegramy i możemy zmieniać ustawienie, ale ustawienie teraz jeszcze nie ma dużego impaktu, nie możemy ustawić się na kon że za szybko level przez to nie zrobiła tych złotych postaci. No tego nie, nie wiemy, nie? Jak to się potoczyło, z czego to wynika. Może... może, mia, może... przyjmijmy, że nie wiem, jak to wyglądało, nie? I że nie wiemy. Bo jakby przy, przy... Mogła operować tak samo jak Tutek z klepem, a nie trafić tych postaci, nie? więc... Klennego przeciwnika? Nie, nie, bym mi i tak, gramy, bym bym i tak strasznie nie... Poza nami. I trafiamy na jedną z tych osób. Choco miała silne jednostki, Jednostki za 5, za 4, na drugim levelu ładnie trzymała ekonomię, ma jeszcze 30 golda, ale popełniła błąd w bildzie Ten build jej jest taki. No, no tu jest tak, faktycznie ona ma 8 level, więc wydała pewnie tą kasę na level. Eee, no, ale nie powiedziałbym, że to jest błąd w bildzie Nie? Znaczy, jakby, bo to też ja nie chcę dyskutować, tu tak na pewno trzy razy lepiej wie ode mnie. Ale powiedziałbym, że to jest, to chyba innego rodzaju jest błąd, bo, bo build jest ok, ten build chyba jest całkiem spoko. Nie chcę mówić, że bez sensu, ale powiedzmy, że niedopracowane i dlatego my słabszymi jednostkami zmuchnęliśmy ją, prawda? Więc dobrze dla nas. Tutaj mogę kupić Sejuani, bo jest lepsza niż misio, ale będzie mi kosztowała golda, więc raczej się na to nie zdecyduję. Sądzę, że będę tu po prostu... Trzymał pod znaczy, Ja nie znam się do tego stopnia jak Tutek, nie? więc ja. Moje przemyślenia w tej materii wynikają z tego. Prawdopodobnie wynikają z mojej niewiedzy bardziej niż z tego, że ja tutaj poddaję wątpliwość jego słowa. Czy wszystko. Znaczy poddaję wątpliwość, ale to może wynikać z mojej niewiedzy. Tak. W level i dostawienie drugiego Glaciala. Ale zgodzicie się niezależnie od wszystkiego, że tam są bardzo. Jakby bardzo brakuje leveli na postaciach w tamtym teamie. Hmm. Albo. Czogata, po prostu jako silną jednostkę, lub jakąś jednostkę za 5 golda. Teraz czemu zmieniam pozycję w ten sposób? Na kogo to jest dobra pozycja? Na asasynów. Dlaczego to jest dobra pozycja na asasynów? Dlatego, że w rogu jest schowany najlepszy DPS, który może być w rogu, obok tego DPS-u są jednostki, które atakują op y bardzo mi się tak jakby z rzeczy takich youtube'owych, bardzo mi się podoba, jak on, jak on robi ten, te, te zbliżenia, bo zobaczcie, że te zbliżenia to w ogóle w ramach technikaliów pewnych, nie? to nie jest tak, że on wycina kwadrat obszaru nie? i powiększa, powiększa go. Bo wyszedłby taki kwadrat, który by zakrywał, Te jednostki pod spodem są widoczne. Jak on to robi? Jakbyście. Jest taki program, ja używam Adobe Premiere Pro, wycina się właściwie fragment obszaru albo wycina się cały obszar, potem się kropuje kwadrat, a potem ten kwadrat się można tak. Jest taka opcja feeder, feather od pióra, że można tak jakby zawęzić ten obszar i rozmycie zrobić na, na krawędziach, i dlatego tak fajnie mu to wygląda. Nie wiem, czego on używa, ale to, to, to jakby widać duż, duże napracowanie przy tym yy, przy tym filmie. Bardzo. A, ma, montażystę ma? A, monta to montażysta wie, co robi. To jest yy, nie tylko fajny efekt, ale tak należy robić po prostu. Z odległości. Dlaczego to jest ważne? Bo gdyby tu były jednostki, czyli tu, gdzie jest Ari. Nie wiem, czy wy widzicie myszkę. Jak nie, to montażysta tutaj ładne strzałeczki zrobi. I tu gdzie jest Ary i tu gdzie jest Nidale, gdybyśmy ustawili melee jednostkę, to te jednostki hop hop by podeszły do przeciwnika i asasyny by tu miały wolne miejsce. W momencie kiedy ustawiacie tu jednostki, które atakują no, ręcz, te jednostki biją z odległości i nie przesuwają się lub jeśli się przesuną, to o tyle, że asasyn skoczy i może je atakować, a nie naszego smoka i władcę, prawda? To jest bardzo ważna uwaga. Ja, ja mniej więcej kojarzyłem to w ten sposób, ale nie miałem pewności. Teraz, teraz mam pewność. Nie? To znaczy, już jakby nauczyłem się, jeżeli buduję postaci, jeżeli jakby znaczące postacie są, mają zasięg, no to robię ten trójkąt tutaj, żeby zabezpieczyć tą ostatnią, najważniejszą postać. I bardzo często ta najważniejsza postać ma rapid fire cannon, żeby już totalnie móc stamtąd strzelać. Czasami mi się zdarzy, że ustawię tam postać, która ma mniejszy zasięg. To, co w, w tym w updatecie wchodzi w środę, to to. Że, że będziecie widzieli po kliknięciu prawym przyciskiem myszki nie tylko te podstawowe statystyki, ale też dodatkowe i między innymi zasięg. I wtedy widać, że jeżeli zasięg jest tam 400 coś, to to nie ma sensu, bo to jest jeden z najkrótszych zasięgów w ogóle. Nie wiem co to znaczy, nie wiem czemu, jest, czemu ten zasięg nie jest rozpisywany na pola, tylko na jakieś dziwne, tajemnicze jednostki. Więc no, ale, ale tutaj no, w takiej sytuacji to pewnie Blitzcrank by mógł ewentualnie tego Aureliona wyciągnąć, ale zdaje się, że w tych teamach po drugiej stronie blitzkranka nie było nigdzie. No, 200 jednostek to jest jedna pola, no tak się domyśliłem, więc 400 jednostek to nie jest dużo. Ten smog chyba ma 600 w tej chwili, czyli 3 pola. No, zobaczymy właściwie jak się zachowają te, te jednostki. Więc to ustawienie jest antyasasynowe. Ustawiłem się tak, dlatego że chyba dwie jednostki dwóch przeciwników ma asasynów. Trafiliśmy na, jedne, na jednego, który nie ma asasynów, bo i Toast, i choco mają. Ale... A to jest też, też ciekawostka, bo yy, zaraz zobaczmy, jak te teamy się ruszają. Bo teamy Tutka poszły do przodu, a teamy jego przeciwnika pozostały w miejscu. Dlaczego tak się stało? To jest, to jest, yy, bo, bo one też są ustawione tak defensywnie do asasynów, więc teoretycznie każdy z nich powinien się ruszyć. Sejuani, yy, w którym miejscu one się spotykają? Nie? Bo to też, mam wrażenie, że to też jest czynnik losowy. Yy, bo wiele razy się złapałem, Dlaczego moje idą, a ich a jego stoją? Trafiliśmy hmm. na, na jednego, który nie ma. Przez wolibera, mówicie? To... Bo woliber był bliżej, tak? Yy, czyli oba teamy ruszyły się jednocześnie, tylko Zephyr zablokował i fakt, że woliber był bliżej spowodował, że te jednostki rzuciły się na niego i nie musiały przejść takiego kap. No dobra, to ma sens. No ale to myślę, że warto analizować takie rzeczy. I czoko mają? No ale życie to nie bajka, prawda? Trzeba coś wybrać w życiu. Ja wybrałem, że trafię 66% trafiłem 33%. O kurde, ale, no, ale na tego pana i tak Smok teraz przedmuchał. też tutaj wygramy, więc nie ma tragedii, na niego i tak wygrywamy, mimo że na niego troszkę gorzej się ustawiłem. On ma nastagowane temy na Aurelionie, ale no, Aurelion nie wyciągnie jeden versus. Ciekawe, ciekawe bo ten, do ten ult Aureliona, bo, aha, bo on ma dwa smoki też ma, nie? Yy, I obrażenia, bo on gra też na Siwanie ten jego przeciwnik. Zastanawiam się, czemu Aurelion, wrogi Aurelion dostał tak mało Zul'ta, ale Ona pewnie z tego to. to tak, tak, ma. Ma antymagiczne anty ataki. Tak. Jakby to był Garen możliwe, więc Cake Out wyleciał z gry. Choco została zabita przez Tousta. Zostaliśmy 1 vs. 1. Ostatnia karuzela, w sensie w momencie, kiedy zostajecie jeden na jeden, ważne jest, żeby sprawdzić, co ma przeciwnik, żeby potencjalnie zabrać mu to czego on potrzebuje. Ja sprawdziłem, nie ma żadnego itemu... Moja niebawca, córka przesuwa krzesła na górze, zabiorę, jakby ktoś był ciekaw. Nie zabiorę. Biorę Swaina, bo jak wejdę w level, mogę go wrzucić. Swain jest Shapeshifterem, my korzystamy z Shapeshifterów i ogółem Swain jest całkiem dobrą jednostką w tej grze, oczywiście wtedy, kiedy to nagrywam. Żeby wejść w level, potrzebuję 34 golda? 34, tak? Moja matematyka mnie nie zawodzi. Nie mam tyle, mogę poczekać turę. Prawdopodobnie nie zginę. I w następnej turze wejdę w level. Patrzę, czy Toast nie zmienia ustawienia, bo jeśli gracie 1 vs 1, to wiecie, na kogo zagracie, prawda? Bo jest tylko jedna opcja. I możecie się pod niego ustawić. Tutaj Toast w ostatniej chwili decyduje się na przeniesienie Gravesa i Garena na moje jednostki, co jak sami zobaczycie, zaraz skończy się. No, Toast popełnił co najmniej tutaj gafę, dlatego że ustawił jednostki tak, że... Cały mój target damage'u pójdzie na Gravesa. Czyli pójdzie na jednostkę, która zadaje sporo damage'u jak jest na levelu trzecim, tak? Jest asasynem, też może tutaj więcej krytować. I my tego Gravesa, jak sami widzicie, szybko zabijamy. Więc Toastu zrobił bez sensu prawda? Mhm. Znaczy, jakby... Też obserwowałem Gravesa. Yy, tutaj ma jakby... Kiedy widzimy efekt tego zagrania Toasta, to możemy mówić, że to był błąd. Nie? Natomiast trzeba brać, jak, jak wydaje, wydaje mi się, że Toast miał zupełnie inny pomysł. Znaczy on wiedział, że Graves zejdzie szybko, ale liczył na to, że Graves po pierwsze zada kilka mocnych strzałów e, zwłaszcza z hydrą, bo on może jakby wbije się w cały team to, to ustawienie tutaj. Nie? Więc to nie jest tak, że Toast popełnił błąd, w ogóle nie zastanawiając się nad tym, jaki efekt to nie jest przypadek, że on postawił tutaj tego Gravesa. Toast nie jest idiotą. Nie? Efekt, efekt dało to słaby, ale plan był sensowny, nie? Bo w ten sposób, stojąc Graves tutaj, walił wszystkie, we wszystkie jednostki, we wszystkie jednostki strzelał, nie? Przy okazji on ma item, który zmniejsza poziom, jest asasynem, więc jest duża szansa, że, że, że jakby pozbawi cały team połowy damage'u, zanim padnie, nie? Więc... Mniejsza z tym, nie będę tego analizował, ale no, no, też, też mi się wydaje, że, że no, Toast jakby wie, co robi, nie. Być może na takim samym poziomie jak Tutek. Ale, ale no, no, wyszło, wyszło na to, że to, tutek miał rację i tyle. Nie? Więc to rzeczywistość pokazała, jaki jest efekt, więc nie ma z czym dyskutować. Ale rozumiem, czemu, czemu Toast tak zrobił, jak zrobił. I my tego Gravesa. Jak sami widzicie, szybko zabijamy, więc tu zrobił bez sensu, prawda? Graves zginie. I teraz Kasadin bije Garena, gdzie on ma na Garenie nastakowane itemy i tylko Kasadin go kontruje w tym momencie, bo sprawia, że Garen nie może zakręcić śmigłem, prawda? Więc bana. podarował mi tę walkę, ustawiając się Powiedzmy sobie szczerze, nie najlepiej. I to sprawiło, że stracił tyle, a nie mniej HP. My tu możemy wejść... Ciekaw jestem, co ust teraz zrobi. ...tak nie możemy wydawać. Możemy wstawić Yasuo lub możemy wstawić Swaina. Mamy dużo damage'u, zdecyduje się na to, żeby wstawić Yasuo. Yasuo tutaj będzie sobie tankował. Yasuo jest ogółem tankiem. Sprawdzam, czy to przesuwa się. Jeśli się nie przesuwa, no to możemy, wiadomo, znowu na Bahamy czy na Bieszczady, Palemka i te sprawy, nie? Ale jeśli się przesunie, musimy zareagować. To znowu decyduje się przesunąć, ale Przesumam przesuwa jednak. to w sposób. No, no. Chyba za mało miał czasu na analizowanie co najmniej tego. najmniej wątpliwy, prawda? Co najmniej wątpliwy. My mamy przed asasynami, zobaczcie, Aurelion jest schowany przed asasynami, dlatego o czym wam mówiłem wcześniej, że w ten, a nie inny sposób się ustawiliśmy. I to sprawia, że tych asasynów on może zmuchnąć. Zostaje sam Garen. Garen jest bity przez Kasadina. Kasadin go kok blokuje i on nie może zakręcić śmigłem. Wygrywamy na tousta po takiej wygranej Wierzę, że to kręcenie śmigłem i ten, ten kok blok to się nakłącza. słoneczne. jak nie macie w domu, należy kupić. I robicie sklap, prawda? I Chad robi z wami sklap. I jesteście wygrywem wtedy. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i taka opcja analizy taktycznej w TNT się przypadła wam do gustu. Jeśli tak, dajcie znać, będę robił tego więcej. Nadzie e, mi się co... bardzo podoba to, co robił Tutek. Jeżeli ktoś ogląda, to u mnie na kanale. Po pierwsze mam nadzieję, że tak się nie pogniewa. Jak się pogniewa, to usunę ten film, bo, bo myślę, że on jest ciekawy z wielu względów. E, z, z takiej uwagi oglądacza, nie co, TNT? Ja powiedziałem coś nie tak? TFT? Tu. Coś mogę. Nie wiem, czy to ja powiedziałem. Nieważne. E, więc e, bo chętnie bym obejrzał więcej rzeczy. Natomiast bardzo chętnie bym zobaczył, bo może tutaj akurat jest ciekaw tego, co by ludzie zobaczyli. Zobaczyłbym, jakie on sugerowałby ustawienia dla tego teamu e, Toasta, żeby. Znaczy, jestem ciekaw, jak według Tutka Toast powinien się ustawić w tej sytuacji, żeby wygrać tę grę. To znaczy, co, co mógłby. Co mógłby tu postawić? Nie? Jak, jak mógłby ten team ułożyć? No on ma asasynów, więc wiadomo, że o nich. To jest właśnie. Ja, ja mam takie podejrzenie, że w związku z tym, że ten team cały to jest zbudowany w ten sposób, no to on już jest na, na przegranej pozycji. Że, że to, co Tutek zrobił, bardzo będzie kontrował asasynów właśnie ze względu na ten trójkąt tutaj. I, i, no i nie da się tego dobrze ustawić. Nie? Jestem prawie pewien, że no, no jakby robił, co mógł, a niewiele mógł już tutaj. Więc i, i chciałbym, chciałbym zobaczyć to, że, żeby, żeby, żeby Tutek rzucił okiem na tą, na tą pozycję e, Tousta i powiedział, co on bo, powinien zrobić, żeby to miało więcej sensu. E, chętnie bym obejrzał taki poradnik. Zresztą podejrzewam, że będę wszystkie poradniki Tousta, znaczy Boże, Tutka oglądał, jeżeli nie będzie miał nic przeciwko temu. Bo to jest e, fajna rzecz. Nie no, nie będę zamawiał kołczowania, Jestem jestem ciekaw, ja lubię się sam uczyć, nawet jeżeli to nie przynosi skutków jakichś. Ja nie jestem prograczem, Nie, Gram dla frajdy. E, lubię się uczyć nowych rzeczy, natomiast e, nie, nie, nie mam potrzeby osiągania czegoś tam super. Więc e, zasubskrybujcie e, Tutka, dajcie mu łapkę pod filmem, bo to na pewno się należy. Ja osobiście też oczywiście dam. E, i, I kończymy to oglądanie przynajmniej.